Dzień dobry YouTube, my już w trasie, kolejny vlog, kolejny gość, a raczej to ja będę tym razem gościem, bo jedziemy gościnnie do Rafała, zrobimy razem trening, cieszę się, bo już się umawialiśmy wcześniej, no niestety nie wyszło wcześniej, no ale to wiadomo, zawsze każdy ma jakieś plany, zawsze się może coś, tak powiem, wysrać po drodze, no ale jedziemy, oczywiście McDonald's musiał być zaliczony, kawka. Także, jak widzicie, jeszcze paruję, muszę troszeczkę ją schłodzić, że tak powiem. Zostało nam do celu jakieś 50 km, także niedużo. No, dojedziemy na miejsce, zjem i zrobimy trening. Prawdopodobnie to będzie trening push, tak wczoraj rozmawialiśmy. A jak będzie, zobaczymy na miejscu. Ja, że tak powiem, jestem gościem, więc dostosuję się do prowadzącego ten trening. Także... Momencik, czekajcie, bo nie chcę sobie wylać kawy, odłożę. No, także co, widzimy się już na miejscu, chciałem się tylko z Wami przywitać. Lecimy, pogoda nie sprzyja, momentami deszcz, ale jakby w autku nie pada, nie? Także, no, to jesteśmy w trasie, za niedługo będziemy się widzieć na miejscu. No, my oczywiście musimy to przebyć, a Wy już zobaczycie następne ujęcie, także do zobaczyska. No, my już prawie dojeżdżamy do celu. Zostało jakieś 12-10 km około. Ja tu mam posiłeczek przedtreningowy, właśnie go wcisnę. Jest tu kurczak z ryżem, 60 węgli z ryżu, 60 gramów białka z kurczaka, troszeczkę fasolki szparagowej, także tak wygląda ten posiłek. Jak widzicie, i jem, i jedziemy na miejsce, żeby już powoli się coś trawiło. Także, no co, widzimy się już na miejscu, myślę, nie? Także pozdrówki. Dobra, także jesteśmy już na miejscu. Witałem już Was z trasy, także nie będę Was drugi raz witał, ale tu witam, ja dzisiaj jestem w gościach. Nie to do mnie przyjeżdżałem, tylko ja przyjechałem. Tak jest. Witamy Gustawa II. Tak. Tak, nie pomyliłem. Już się pocałował w rękę. Gustawa II. Witaj, Rafale. Cześć, witam. No, fajnie, że się udało spotkać. No, ostatnio mieliśmy małe komplikacje, nie, bo Mike do ciebie jechał, ale też gadaliśmy, że się umówimy dwa dni wcześniej, że czy wszystko jest ok. No, ty tam przecież masz dużo roboty, ja też ciągle gdzieś tam w trasie. A jeszcze gadaliśmy kiedyś, bo ty też mówisz, budowałeś kiedyś, także wiesz, jak to jest. Wiem, jak to jest. Wiem w ogóle teraz, co to znaczy nie mieć czasu. Tak, no ja powiem Ci, że ja znajduję czas tylko na trening i cardio i wracam do domu i robię, nie? Też także w ogóle, no, wiesz, szacunek, że jeszcze dajesz radę, że sobie wymyśliłeś, że masz za 6,5 tygodnia start. Znaczy, wiesz co, że jakby chciałem wystartować, nie sądziłem, że to tak pójdzie, wiesz, ale no, nie jest to łatwe, nie? Jednak, wiesz, jednak jak pamiętam, jak się tak, wiesz, skupiasz na tych zawodach, trochę tego egoizmu włączasz, a tutaj mam wyłączony ten egoizm, więc tak jak Ci mówiłem wcześniej... To może nawet, nie? No wydaje mi się, że tak, bo powiem Ci, że mam zero stresu, zero spinu, nie? Wiesz, nie myślę o tym, kurde, nie pozowałem, wiesz, rano mnie jakieś tam wakum nie robię, a to normalnie zaczujesz, robisz jak wstawał, tu wakum, ale coś tam, nie? Kardio na czo, nie? Widziałem Łukasza, bo się przebierał. Nie wiem jak, to jest, zobaczcie, ten plakat, co zrobił. A, to jest ta. To jest twoja ręka wycięta. A, bo, tak, bo tu stoimy w tej pozie, no. Tak jest, bo to nie jest pozowane, to jest akurat, znaczy się w sensie, że do zdjęcia, tylko to jest, z ruchu wzięte. Te show, co robiliśmy. Tak, no i tam była twoja ręka, mówię, ja dam radę, jest wymazany, no niestety. Twoja ręka. A nie, no wiesz, jakby mega, nie, to jest faktycznie z tego, bo to jest drugi dzień, nie? Tak, Radek był drugi dzień, też nie było. Tu w Opel zawaliliśmy, nie? Fajnie. No, dobra, to tak wracając, my też pamiętam, że na parkingu nie umieliśmy dojść na marki, bo tak się zagadaliśmy, nie? Tak, dobra. Ale ten, nie? Dobra, z nami też będzie Przemek, mój partner treningowy, zawsze trenujemy, w razie czego to od nas pogoni. Umówiliśmy się tak, że zrobimy trening push, poprowadzi go Rafał, także ja się tutaj podpinam. Ja ogólnie dzisiaj powinienem robić barki, ale nie szkodzi zrobić drugi raz. A ja mam chlaty i triceps, a barków dzisiaj nie ćwiczę, ale... Ale zrobimy jakieś barki. Ale Łukasz zrobi barki. Spróbuję od Waldiego trochę tej maszyny, każdy kto przyjeżdża. A, to masz od Waldiego też maszyny? Tak, chcę spróbować, powyciskamy sobie dwa ćwiczenia, zrobimy wyciskające tam. Zrobimy sobie pierwsze ćwiczenie na bramie.
tutaj tak jak mówię, ja słucham, ja robię, nie? I potem jeszcze sobie zrobimy coś włączonej, bo ty teraz nie robisz tych upadków, jak ty tam teraz... Tak, ja aż do końca, do pożegu. No to jesteś w domu. Powiem ci, ja mam... A Ziuba, jak się cieszył. Zasadę, że trzymam ciężar do samego końca. W sensie, póki umie siadać na przykład 200 na 5-6 razy, to siadam. Jak już nie będę umiał, schodzę do na przykład 180. Trzymam ciężar do końca, wiesz? Jakby trochę, a czy do końca, no wiesz, wiadomo, na te 2-3 tygodnie już przed gdzieś tam wolę zejść na przykład na te 130-140, na przykład, wiesz, jak nie robię do końca, tylko cały czas w takiej pompie. No to już wiadomo, też nic nie zbudujesz, bo jedzenia, wiesz, jak, no... Energii się to braknie, no bo no, też z czego? No wiesz, ja ci powiem, ja na tej końcówce, bo ty taki dosyć słuchawy jesteś, a ja mam tak, że ja tak wszystkie bolera odrzucam, ale wiesz, no ale wiesz, co mi chodzi, mnie ulewa na pewno bardziej niż ciebie, i, bo widziałem cię na masie, także ja wiem, jak ja na masie wyglądam, jak wiesz, jak chłopek z Michelem, i to wcale nie jest fajne, ale o co chodzi, że wiesz, ja odrzucam wszystko, słodziki na końcu, jakieś sosy zero, wiesz, nic nie ma, totalnie odrzucam wszystko i wtedy wiem, że ta forma wychodzi, bo tak wyszedłem na ten Pro Qualifier i byłem najbardziej suchy. Wcześniej tutaj gdzieś tam, tutaj troszkę tam keczupu, takie 30 gramów 20, wiesz, jak niby bolero do wody, nie? I mi to nie do końca służy. Nie mówię, że może przez to czy nie, ale ja odrzucam wszystko. Wiesz, mam te parę produktów, ograniczam się tam powiedzmy do 10 produktów, niż białkowe, tłuszczowe i węglowodanowe. To mi służy, wiesz. Kiedyś ostatnio... miałem w Polsce, że tak się jeszcze ten, właśnie miałem tak, że się ładowałem, wiesz, jakimś kajmakiem, dżemem, coś tam. I ostatnim posiłkiem się tak zacisłem, że rozwaliłem gdzieś tam milita żołądek, czy żołądek, przepraszam. No, to jest taka wąska granica. Się ładować, potem nie mogłem nic, nie? Ty mówisz 10 produktów, z Anetą ostatnio rozmawiałem, Szołtysek, pozdrawiamy. Ona przez prawie rok czasu, przygotowując się i do zawodów, korzystała tylko z 5 produktów. No widzisz. Czujesz to? Potem wiesz, coś sobie zjesz innego, to... A to też... Wiesz co, ja na przykład powiem ci... No jest z jednej strony, bo gdzieś będziesz akurat pojedziesz i będziesz musiał coś chapnąć innego, bo nie ma wyjścia. No tak. I nagle twój organizm... Tak, boom, nie? Coś się stanie, wiesz, albo cię wzdyma, albo coś. Powiem ci, wiesz co, ja mam taką zasadę, ja na masie na przykład nie jem twarogu, nie? Ale na redukcji jem, ale niedużo. Wiesz, wrzucam na przykład, robię sobie omleta, powiedzmy, z 7 białek jajek, z 3 jajek i 50 gramów twarogu. Wiesz, niedużo? Ale czuję, że mnie to jakby syci, dłużej mnie to trzyma. Wiesz, jest to białko kazeinowe, troszeczkę dłużej się rozkłada. I taką mam metodę, nie? Że na przykład, wiesz, mam kostkę twarogą, która tam ma chyba 200 czy 250 gramów, jakoś tak około, nie? No to ja to jem na 3 razy, nie? Że nie, nigdy nie jem więcej niż 100. Wiesz, 100 to już jest taki maks. Ale widziałem, tu sobie będziemy szykować, chodźcie. Dobra, okej. Okay. Widziałem sobie tą bramę szykować sobie, a może powrocznie sobie już z tamtej strony. Dobra. Że ty tak sobie... Z góry czy z dołu? Z góry. Z góry. Aha. Z góry. Sam jest dobrze zrobić coś z góry. Coś z góry. Bo widzę, że ty na przykład tam śniadanko jakieś tam tosty, jakaś szyneczka, nie? Nie, tosty nie, wafle bardziej, wiesz? Wafle. No szynki, no to właśnie, to mi służy, wiesz? Jest okej, okay, nie? No tak, i powiem ci, jem tak cały czas, służy mi to. Potem na koniec zostawiam już, wiesz, co prawie same białka, jaj i kurczak i tak dalej. No. Potem odrzucam, nie? Aha, żeby było równo. Czekaj, Przemek, widzisz? Zawsze Przemek czuwa nad wszystkim. A, taki, tak? A, że ten jest nierówno, a ten równo, bo tu... Bo tam zrobiliśmy coś innego. Musi być wszystko. Profeska, nie? Nie ma, że coś jest inne. O, ja to widzę, co to, skąd to jest? Co to za zdjęcie? To jest. To jest. No, Mistrzostwa Wielkopolski tu były. Ale to chyba dawno, co? Troszkę. No, a nie pokazuję. To 2018. No właśnie. Pokażę ci tą moją twarz, bo w sumie to każdemu pokazuję, jak do mnie przyjeżdża. No. Wezmę zaraz telefon. Widzieliśmy telefon, nie? Nie brałeś go, zostawiłeś go tam na ławce chyba. Tak. W kameliku, no. Dobra, to zaraz pokażę. To tutaj miałem jeszcze grypę jelitową. W tą noc, co mnie tych zawodów dorwało, to z kibla nie mogłem zejść. Kciuki to mi się wywijały, mówię po zawodach. Tak, zakręca, nie? No, mówię po zawodach. Ale to byłem, wygrałem, ale byłem tak suchy. Przesuchy. Przesuchy. Przesuchy byłem. A jak pozowałeś, nie łapały cię te? Wiesz, jak skurcze czy coś? Nie, tylko miałem problem, bo stałem w line-upie, no. Potem pozowaliśmy i miałem jelitówę. Tu się napinasz, a tu czuję, że idzie. Ja mówię, jeszcze na pozę, jeszcze nas chwilę przytrzymają, mówię, to schodzę, się posram na scenie. I zdążyłem zlecieć, dobrze, że nikogo nie było i... No to jest... A kiedyś mówię, najgorsze dla mnie to by było, mówię, mieć jelitówkę i powiem kolokwialnie, posrać się na scenie. I dużo mi brakowało. I przywołałem to. I przywołałem to. Wiesz, no, wszystko trzeba przeżyć, nie? No ja wtedy właśnie ci ten żołądek rozwaliłem, to potem tylko te jakieś płatki jaglane, rozgotowany ryż, bo niczym nie, bo ja potem u Radka jeszcze startowałem, nie? No. I od Radka właśnie pamiętam, to był ty pierwszy. Ty potem PCA chyba robiłeś, nie?
Nie, to nie ten rok. To nie ten rok. Mówię wcześniej jeszcze, bo w BB jeszcze miałem tam jakąś tam przygodę małą, krótką. To jest New Start. Nie wiem, czy to złapiecie. Nie. To raz tylko miałem. Powiedz, że wyglądasz chory, po prostu chory. Nie? Dobrze, że miałem oczy otwarte, nie? Bo tak, ktoś jakbyś był łysy, to byś miał z onkologii, nie? Tylko opalony. No, ale to mówię to raz, ale to też ta YouTube'a doszła do tego. Ja generalnie jestem suchy na twarzy. Ja już 6 tygodni to już jestem powciągany, bo nie mam okrągłej jakiejś twarzy. No, no właśnie wiem, dlatego mówię, na masie to wiesz, nie mam jakiś tam księżyc w pełni. To w ogóle, no, suchutki, nie? A powiedz mi, bo ty w tej kategorii najwyższej startujesz? Czy w tej nie, w tej najwyższej, nie? Najwyższej, no. Najwyższej. Tylko zależy, jak się zmierzy, bo... Jaką tam masz wagę? Teraz będę mógł mieć 106. A teraz 106, no to już fajnie. 106. A miałeś ale 104? Miałem 104, ale tak mnie zmierzyli poniżej mojego wzrostu. Ja pamiętam. I miałem 100. No, a ty coś mówiłeś na rodzinie, miałeś taką akcję, że kombinowałeś coś tam, nie? I to na Olimpii. A, na Olimpii. No. A to już jak człowiek kombinuje, to zaraz widać, nie? Ja mam to nagrane. I mówię, no rzeczywiście zachowywałem się dziwnie, nie? Bo bardzo mi zależało. I w dół ściągam, tak? Dobra. Bez żadnego... Wczoraj pierwszy raz dopiero odczułem taką słabość po nogach na... Wiesz, na tym krepie. Pierwszy raz. Od początku, jak jestem wczoraj, taki zrobiłem te nogi, dosyć ciężko. No, gdzieś tam już to ostatnie ćwiczenie przy przywodzeniu się, ale zacząłem już ten oddech już taki, że muszę, wiesz, zacząć... nogi? No, bo wczoraj my też robiliśmy, tak ci mówiłem, że bardzo wolno wstawaliśmy, parę powtórzeń, to wow, się dzieje. Generalnie to sobie robimy tak zawsze, ty czujesz, jak dla ciebie jest najlepiej, ty czujesz tą klatkę, co tu dużo, wiesz, deliberować, że tutaj ryka wleczy, ryka wleczy. Tak, to jest żywkowo. No. Dobrze, statkę dobrze. No. A zawsze robisz tak, że przed wyciskaniami robisz jakieś tam ćwiczenie, czy... Zawsze. Kiedyś z Wilkiem podpięliśmy moją klatkę. Okazało się, że te włókna są aktywowane u mnie. Bez względu na to, czy wyciskam wolno, szybko i tak dalej, muszę zaktywować te włókna. Jak przechodzę do pierwszego wyciskania, no nawet do co pracowałem. A zawsze ciężko, nie? Żeby mieć jak najwięcej siły. Jedno jakieś ćwiczenie rozciągające, drugie i dopiero gdzieś tam wchodziłem. I wszystko dopiero zaczęło się tak, ruszać. Tak, słuchając Ciebie teraz, to warto po prostu się iść przebadać, że tak powiem, na tym urządzeniu, co do Tobie służy, bo może być tak, że położysz się, wyciskasz i od razu aktywacja jest, a może faktycznie... A może nie być, nie? Ja miałem różne etapy w życiu, wiesz, zaczynałem właśnie tak, że nie wiem, trzecie ćwiczenie było wyciskające, miałem tak, że na przykład rak pula, bo martwe ciągi były na samym końcu treningu. No. Wiesz, po pięciu ćwiczeniach, no to już wiesz, że nie zrobisz tego samego ciężaru, ale mimo wszystko jesteś dobrze dogrzany, nie? Tak, ale to też bezpiecznie, nie? Tak, no myślę też tak bardziej w naszym wieku. Mów za siebie. A ty jeszcze 50? No. Ale w tym roku? Tak. W tym roku. A to 14 lat. No teraz miałem, teraz kręciłem właśnie materiał z takim Leszkiem, który startował pierwszy raz w 89 roku. I potem, wyobraź sobie, wystartował po 20 latach prawie, w 2019 roku. A w 2017 dopiero zaczął ćwiczyć. Ja pierdziele. Nie? Można? Wiesz, no można, nie? Tylko, że on w polskim związku, nie? No. Startuje. I teraz też ma start, nie? Teraz też będzie wychodził. Jak się nazywa? Leszek nie chcę przekręcić. Jakoś tak. No. Okay. No także jest właśnie u mnie na materiale, nie też wiesz, przyjechał do mnie dwójki zrobić z pośrodkami, mówi kurde, nigdy tak nie czuję. No. Wiesz, takich tipów parę mu pokazałem. Już takie suche to wszystko, nie? Znaczy powiem ci, bo ja nie byłem za bardzo na masie ulany, wiesz? Mhm. Naprawdę ja bym czysto nie podjadałem. Ja byłem. Thank you.
nie podjadałem i powiem ci, służył mi to. Ale tak jak ci mówię, na przykład bardzo mało na biały jadłem, nie? Skyr to był taki cheat. Wiesz co, tak to nazwijmy, że na przykład w środę sobie jadłem i w sobotę. No. I to wiesz, jeden tam, nie, że tam trzy skyry i zrobiłem z tego 60 białka, nie? Tylko po prostu na takiej zasadzie dodatków, nie? No. I mi to służyło, ja sobie zobaczyłem i mam też, wiadomo jak to nam się zdarzał, się taki moment, kiedy nie umiesz przejść, nie? No ja w tym momencie robiłem klejk. I klejk mi zawsze wchodził. Ale powiem ci, że na masie też robiłem klejk, a nienawidzę klejku, ale znowu i po prostu wiesz, pyk, przepyszny. No. Znowu mi się odwróciło, jak już słyszę płatki owsiane albo klejk. No. To się na wymioty zbiera na całą myśl, nie? No kurczę, tak jest, nie? No wiadomo, no przychodzi, wiesz, wszystkim się, wszystko się zbrzydnie i pizza ci się zbrzydnie. Też. Taka jest prawda. No. Jakby się miał jeść dziennie, to też byś, wiesz... No z początku by było fajnie, nie? Z początku tak. Tylko, że właśnie wiesz co ci powiem, jak ja tak przynajmniej mam, jak ja na masie bym zjadł pizzę, to ja przez 3 dni, 2 nie będę umiał jeść. To się za długo mi zalega, trafi, wiesz? No. Ja nie mówię o początku, a z tyle, że mówimy, jesteśmy w tym takim, wiesz, że tam tych węgli jest 800, 700, nie? No to ci powiem, że... Ciężko, zapytasz, bo to nie ze swojego posiłku. No właśnie o to chodzi, że potem nie umieć dojeść tych swoich, więc po co mi ta pizza, nie? Wchodzę na redukcję, to przez pierwszy miesiąc ciężary idą tak do góry, że to jest niemożliwe. Mhm. To jest niemożliwe. Waga schodzi, jedzenia mniej, a ciężary do góry. No. Normalnie siły nabieram. Nie wiem, czy to przez to, że to się wszystko lepiej trawi, że mniej uciążony ten układ. Może też tak być. Ale zawsze tak mam. No a potem... A potem przychodzi ten moment, że przychodzi mały tą sztangę. Przecież tam nie ma 20, nie? Tylko o co chodzi? Chuj, jak tylko ciśnie. No ale to też może być tak, to, że zauważyłeś, że to, że akurat dużo jesz, to nie znaczy, że to wszystko trafisz, nie? Właśnie, no a to tutaj jest, nie jesz, to jest, ale wykorzystujesz 100%. Tak. Jest, właśnie przede wszystkim jest to nie obżerać się, tylko wiesz, jeść mądrze, nie? Pod siebie, bo wiesz, ktoś powie, a tam wiesz, nie wiem, to mu nie służy, no właśnie jedz tak, żeby ci służyło, nie? Bo ja ci powiem, ja też musiałem dużo rzeczy, ja na przykład w takiej produkcji, jak faruk, płatki owsiane, nie? Ja bym nie mógł zjeść 100 węgli z płatków owsianych. Tak, ja chodzę do strzyca, wiesz, no. Ja chodzę z takim pędzonym, nie? I dochodzę z pół dnia. No, wiem o czym mówisz. Ale na przykład jak mam 100 węgli, albo powiedzmy 120 i dam sobie 40 z płatków, 20 z owoców, powiedzmy 40 z wafli, to sobie zrobię na słodko, tu wiesz, na wytrawnie, to jest dla mnie najlepsze. Ja mi się wydaje, że ja dlatego, tak sobie wiadomo, że mam więcej roboty, nie? Ale... Tak, ale wiesz, no, ale z drugiej strony zajmujesz trochę ten czas, nie? A, wiesz. Ale ty wiesz, że kurczę, tak kombinujesz, lubię. Objętościowo, żeby wychodziło. Jest... I tu tak, i tak, że nawet byś se talerz przybrał i tu poukładał owoce, żeby tak. Mieć przyjemność tego jedzenia. Wczoraj kroiłem borówki na bok. Winogrona borówki, żeby po prostu było tego jak naj... Bo tak, zrobiłem chyba tam... A tyle było, żebyś wziął gardzie. Tak, dosłownie. I teraz wiesz, zrobiłem sobie, miałem chyba po treningu to było 100 węgli i zrobiłem sobie 40 klejku, 20 z owoców, tak, 5 z truskawek, 5 z borówek, 10 z winogron, wszystko na pół pokroiłem, poćwiartkowałem i nagle tych owoców się zrobiło tyle, że co łyżkę miałem owoc, nie? Wiesz co ci? No. No to jest jedyny właśnie, to jest jedyny moment, kiedy używam fitata, wiesz, do owoców. Aha. No do owoców, że sobie to policzę, żeby wyszło mi te 20 węgli, to sobie tam nie połączyć te owoce, nie? Ale już bardzo duża metalka. I strasznie mnie suszyć zaczęło, wiesz. Jak się trochę nie napiję, już czuję, że pomóc na muszę iść. Woda. Muszę iść napić. Można pić. No a ja też jakoś taką, wiesz, tak te nogi wczoraj zrobiłem, te kolana. No. Mnie tak dosyć bolały. Smarowałem. Wiesz, i nie umiałem spać w nocy, nie? Bardzo mało spałem. Mówi po drodze Dawidowi, siadaj, prowadź, bo drzemkę zrobiłem po drodze, wiesz, wstałem tak trochę otumaniony, oczywiście McDonald's, kawa, nie? Na tą wódkę. Dołożone jest, tak? Tak. No. Przebiegł na wagę, to miałem 116. 116. Ale na więcej wyglądasz, wiesz? Myślałem, że 120 mi powiesz. No dużo ludzi. Miałem 123,
A, to już był szczyt, tak? No, już pewnie już byłby. Ale ja zawsze wyglądam, ci powiem, na więcej niż ważę. Tak. I to plus taki. Pachuj! Nagrywacie. Jeszcze dzisiaj wieczorem na siłowni muszę jechać. 40 każdy zrobić. No. Szkoda, że nie ma pogody, bo bym sobie zrobił spacer taki dosyć dłuższy, wiesz? To pewnie. Wezmę, dokręcę to wszystko. Żeby nam tu nie latało. To jest oldschoolowe, nie? Lata. Jeszcze no lubisz. Klucz francuski. Nie masz na kontrę? Nie, tak, bo byśmy nie ruszyli. Aha. Teraz nie wiem czy... A, bo to musi też mieć... Dodatkowe obciążenie miałeś. Tak, tak. Jak na tych maszynach pneumatycznych, nie? Nie wiem czy kiedyś ćwiczyłeś. Ćwiczenie takie, że wiesz, że wyciskasz i przyciągasz. I to jest jakby klata od razu robisz, nie? Aha. Bo ty wyciskasz i to samo musisz przyciągnąć. Wiesz, nie ma takiej czegoś, że ona ci wróci, nie? No. Weź no tam przełóż, zrobimy. Zobacz tam tego druta przełóż. A, żeby było wyżej. O, o, jest porządku. Tylko sprawdzam, wiesz, gustaw. No, bo to jest program też, jak wróci ćwiczę, ale to o Gucia pierwszego chodziło. To też jest program, bo każdy program, który tutaj prowadzę, każdy program ma swoją nazwę. Programów jest prawie 30, ale to nie są nazwy nigdy przypadkowe. Aha. Nie, to są czy od imienia kogoś przesunąć, ale to co przesunąć, nie, jak chcesz. Muszę, wiesz, bo ja jestem niższy, więc... Ja muszę tam dokręcić jeszcze. O, ja tak bym miał dobrze. Jak teraz, czyli ty będziesz musiał chyba sobie podjeżdżać, bo weź tam... No, ja jak po dupel jestem, nie? Tak. Ale jak do Norwegii, jak leciałem, wiesz, to weryfikacje były wieczorem. No. A wiesz, że wieczorem jesteś niższy niż rano, a ja mam tylko 1,5 cm zapasu. To wiesz, Mariusz Żaba... No. Na plecy naciągał mnie, wiesz, żeby czasem nie pierwszy głupoty, nie? Bo jeszcze tam weryfikacje 2 godziny tylko trwały, nie? Od 17 do 19, nie? Te Tubros coś tam, nie? Tubros Sport, tak jest? No to wiesz, myśmy tam polecieli w piątek, w południe żeśmy wylądowali. 17 chyba były weryfikacje, nie? Na drugi dzień już z rana zawody, nie? No i ja teraz, wiesz, waga jest, no ale czy wzrost jest? Bo wiesz, tutaj u nas są weryfikacje zawsze do południa, nie? To się tutaj nie walczy, nie? A tam dosyć późno i wiesz, że tak się bałem trochę, nie? Bo jest... No Przemek, dawaj, pierwszy sobie zobacz. Będzie dobrze. Tak? No to jest nasz... No to ty zaczynasz, nie? Ja to drugi, Przemek trzeci, nie? No to zawsze jest. Waga. No ale to fajnie, że sobie stworzyłeś taki swój, wiesz, taką swoją urazę, że tak powiem. Muzyczka sobie, ten kiedyś, styko gra. Kiedyś ją widzisz, nie widziałem tego. No. Kiedyś na tym robili głową do ziemi. Na tym normalnie robiło się, tylko mi te kolana boli. No, ja sobie nie zrobię, bo ludzie też robią. Głową do ziemi, ale bolą mi ciągle nie kolana, wiesz. No. Na koniec treningu ci powiem razem z steli łączonej, jak wykroki robię. Ciężko przejść tutaj tą siłownię, żeby to zakończyć. Jak sobie pomału będziemy podchodzić, ja idę sobie po swoje na kolaniki, na łokcie. No. Sobie tam będziemy zarzucać, nie? I widzisz, zawsze bezpiecznie. Wchodzi, nie? Tak. Krótko na temat. Wiem, że wiesz, rozwiniesz, że wow, ale fajnie, ale tu w ogóle i tu masz tam. Jak nie. Wchodzi? Tak. Nie, to dobry ruch jest. Spróbuję sobie troszeczkę wężej. Tak? Nie, za wąsko to był dobry ruch, tak. Ciężko wejść. Ale już sobie obiecałem, że kwietnia. Gdzieś trochę tego egoizmu muszę wrzucić, wiesz, czyli po czy prostu już rano po prostu pozowanie. Wiesz co, ja kiedyś do Jacka Ratusznika jeździłem tam na pozowanie, tam właśnie mówił, że fajnie było mnie cały czas trzymać nogi na pięty. Wiesz, nauczyłem się, wiem jak ustawić nogi, a wiesz jak to robiłem? Zakładałem koszulkę, żeby mnie nie kusiło napinać bicepsów. Wkładałem słuchawki i w nocy stawałem z napiętymi nogami i jak przeleciał teledysk, a ten dysk ma takie zazwyczaj piosenki około 3 minut, powiedzmy. Tak. I te 3 minuty potrafiłem na 3 będzie napięte, puszczałem i dopiero odpoczywałem.
Aha. Takie trenowanie, żeby po prostu czuć, jak stoisz tutaj napis, albo z tyłu na przykład w tych liniach bocznych, to żeby po prostu do nich cały czas wyglądał jak nogi, napięcie. Nogi, bo tutaj nawet jesteś suchy, to tylko ręce rozłożysz i możesz stać. Co wiesz, oprzysz, a te nogi po prostu, wiesz, pośladki do tyłu, stopy wykręcałem do boku i tak potrafiłem stać właśnie z tym, nie? No, tak sobie to robiłem, że... Żeby te nogi się nauczyć, żeby one cały czas wyglądały napięte. Bo czasami patrzysz na scenie, tam z tyłu stoi, wiesz, gładki nogi, to na to patrzą. Ja widzę, jak się sędziowie rozglądają, wiesz? A to najbardziej widać nie ze sceny, tylko jak stoisz za nimi. Aha. I sobie oglądasz, nie? I jak, patrzą, jak nie skupiłem się na tym, to było, wiesz, gdzie ja byłem właśnie na pewno nie na NPC. Właśnie może na NPC, wiesz, i patrzę sobie i oni właśnie, wiesz, wszyscy... Tutaj no zobaczyli ci, co wyszli, wiesz, przy pozwoleniu, a potem zobaczyli Boże. A tam gościu tak stoi, wiesz. No, jeszcze szukają tego, co zaznaczyli sobie, czy rzeczywiście, jeszcze chcą coś tam dojrzeć. Tak. No to jest ważna rzecz. No powiem ci na tym NPC, jak o tą kartę walczyłem, to bicepsy tyłem chyba napinałem ze 4 razy. Nie? No, nie byli pewni. No i znowu, no bo ta sędzina, co nam sędziowała na Radku i na tym, nie? Znaczy nie na Radku, przepraszam, na NPC, co było ze Słodkiewiczem połączone, to ona była za mną. Aha. A ten główny sędzia był za tym chłopakiem, Litwin to był chyba, wiesz? No. I jak ja pojechałem na PCA 2 tygodnie później, to Remiś, Adam do mnie był tam sędziował, nie? To on mi powiedział, że jednym punktem przegrałem. Jednym punktem, czyli wiesz, zdecydował ten sędzia główny, nie? To była jego decyzja, nie? O nią podjął. No. Ja to tak potem rozważałem, ten status z tym Litwinem właśnie, to moim zdaniem sylwetkowo jakoś tam nie odbiegałem od niego, pod kątem classic physique, ja mówię sylwetkowo. Aha. Natomiast wiesz, taki bodybuilding, kulturystyka, no to on nie. Patrząc pod kątem kulturystycznym, typowo takiego, wiesz... Ale to jest właśnie ta kulturystyka, że właśnie będzie się działo akurat 3 sędziów, co... No. Kurde! Fajnie byś tu wygląda, nie? No bo to musisz się komuś też podobać, nie? A będziesz akurat siedział, że akurat no nie wpadniesz w oko, chociaż będziesz miał wszystko super, to tak jest ten sport, nie? Wiesz, ja ci powiem, tam często widzisz na tym backstage, że się denerwuje, rzuca czymś tego, nie? Że był drugi, trzeci, wiesz? No to mówię, jak chcesz mieć taką pewność, no to idź, nie wiem, na bieganie podobnie niż pierwszy moment, i cię bij, bo kogoś znokautujesz, to wygrasz. Tutaj, tu nie ma, co możesz zrobić więcej, jak się pokazać? No nic. A czy się przy tym panelu sędziowie, ty miałeś taką akcję, co mówili, że chyba miałeś najpierw Arnold, potem Olimpię, nie? No. I ty to w tym wywiadzie tam mówisz tam na vlogu, że właśnie jeden gościu coś tam był blisko ciebie, a potem był chyba 6. czy coś tam, nie? No. A widzisz, no co tak, panel sędziowski, no... Na tym, on wygrał na Arnoldzie. On wygrał na Arnoldzie, a potem był... A potem wiesz, przyjechał, nie? To on się nawet nie dostał nie do finału. No właśnie, tak to było, no. Ja wiesz, pamiętam. To był chyba 3. No. To rozgrzewka jeszcze. No, ale robisz. Słyszałem właśnie gdzieś tam mówili, że też robisz tak jak ja, że ja się nie męczę w tych seriach rozgrzewkowych. Znaczy na przykład jak robię przysiad i 60, no to okej, okay, zrobię sobie 10-15 przysiadów, potem już daję 100, 5. Tak. Wiesz, jak... 3 na 4, tak sobie cyk. I tak chcę wchodzę pomalutku na te ciężary, że wtedy tego nie odczuwasz, tak? Trzaśnięcia tak, jakiegoś. Tak. Wchodzisz, jak czujesz, że to już jest ten ciężar, to wtedy robisz. Wiesz co, ja nawet mam taką... czasami mi się zdarza, ale to wtedy jak czuję troszeczkę do końca takiej stabilizacji jeszcze. Wiesz, że się już nie dogrzałem? No. Na przykład powiedzmy, że robię serię roboczą, powiedzmy 180 kg, nie? Mhm. Ja pod to wchodzę, ściągam ze stojaków, robię krok do tyłu, potrzymam, krok do przodu, odłożę. I za 30 sekund wchodzę, już po to, bo już to miałem na plecach, wiesz? No, żeby tak, mogę, tak, żeby to czuję, no robię tak czasem, nie? I powiem ci, jest to jakiś taki, jest, to jest mój taki tip, nie? Ja nie mówisz, że to jest jakiś, wiesz, super. Tak jak z ciężarem przed latem, wiesz, wyciskasz powiedzmy 160 czy 170. Nie, zacząłem jak jeszcze robić, nie? Nie robię. Już mówiłem. Dobra. To no, jeszcze sobie pomalutko, nie wiem, na chęć. Możemy też być tak. Nie wiesz, no, wyciskasz 160. Masz zaznaczone, tak? Zielone. No, żebym nie musiał być to... Czy to jest węższe, czy to jest to, nie? A tak już 25, 20... Wiesz, pamiętasz ten? To Phil Heath, nie? W którymś tym. No. Stukał też tym, pamiętam. To musi być. No, nie, metal to taki old school, nie? No. Ja pamiętam, jak wiesz, byliśmy młodzi, mieliśmy takie w bloku małe piwnice, wąskie w sensie, nie? Była dosyć długa, ale wąska.
I wiesz, jak znak drogowy, ruda do wyciskania, po boku były opony zalane tym z malucha, no. Ale miałeś tyle i tyle do ściany. Aha. Więc ruch musiał być precyzyjny, bo ścianę uchodziłeś. To ja znowu tą stabilizację, bo miałem sztangę, już te koła się niektóre nie mieściły, to były dowieszane na łańcuchu. I wiesz, wyciskaj to, jak to ci się wszystko buja, ale potem to wiesz, po łańcuchach, to po którymś tam treningu, to już szło, nie? Ale to pierwszy raz, teraz sądzę, jakby mi zarzucili te świetne. Teraz to się... wszystko tu sobie nogą podepniesz, podjedziesz ciężar, nie? Bez. Teraz jest to wygodnictwo. Ja sobie zrobię teraz, zobacz ile zrobię, nie wiem ile zrobię i w tej serii do upadku taką respauzę na spokojnie, pójdzie jedno to pójdzie, pójdą dwa to ok. Ale to już jest ten ciężar właściwy, na którym pracujemy, tak? Chyba tak, się wydaje, nie. Dobra. Ja zobaczę, jak wycisnę. No ale ja myślę, że sobie zrobię. Może wycisnąć 4, może wycisnąć 8, może wycisnąć 10, rozumiem. Nie wiem, i nie? Reskowski. Tak, dalej, nie pamiętam, ile było ostatnio. Chyba dokładałeś jeszcze. Jeszcze dokładałem? To teraz zobaczymy. No, a potem drugą taką roboczą, to sobie zrobimy to już mniejszy ciężar, ale to tam już do upadku, do spalenia. Do... I już z bidonu prosto. Mleko od krowy na wsi, to wiesz. Ale chcę się skupić na takim mocnym, nie? Powiedz mi kiedy. 3, 4. Okej. Jedziesz. Nie? Dołożyć. Chcę to zrobić trochę mniej niż wy. Powtórzę, już potem będziemy się skupiać już tam na jakiejś... Tak, ja jeszcze też 2-3 razy sobie... Aha, jeszcze rozgrzać. Jeszcze też taką nogę. Jakby roboczą też. Jeszcze sobie dyszki do tego dołożymy i tak będzie akurat. No, chyba, że chcesz więcej, nie? No to ci może więcej. Nie wiem. Wiesz co, na wolnym ciężarze aktualnie mam teraz 160x6, nie? To nie, to musisz dołożyć. Ale wiesz co, to jest też takie zgubne, bo mówię ci, jest inna parabola ruchu. Wiesz, ty już jesteś przyzwyczajony, a tutaj nie idziesz prosto do góry, tylko trochę... Tak. Wiesz, to jest... Trochę inaczej jest. No. Tak. Ale już po rozpiętkach. Tak. No właśnie to jest. Ja, wiesz co, ja zawsze jak robię je, to ja brodę dociskam, a żeby ta klata się na pewno dobrze ściska. Nie? No tak sobie sprawdzę. Jak masz klatę, to będziesz czuł, czy się ściska, bo jak ktoś nie ma klaty, to dociśnie brodę, to i tam nic nie poczuje. Ja nic nie czuję, ty? Nie. Musisz zapuścić brodę. Tak, właśnie. No dobra, ja się tu wysilę. Jakaś pomoc? Chciałem zabłysnąć, ale... Nic z tego nie będzie. No, tylko na wyrzucenie, żeby się tak nie ten. No i zobaczymy. Potem jakieś 20 sekund przerwy i chodźmy na raz. Tak, chodźmy na raz. Okej. I tutaj chamsko, bez żadnego. 3, 4, okej. I wait. Mocno. 3, dawaj. Mocno. Jeszcze jeden. Hop. Idziemy. Tak jest. Dawaj. Okay. Dobra. Tak jest. 20 sekund i... Chodźmy raz. To są fajne metody treningowe. Wiesz, to jest pauzy, dropy. Ja to lubię. Niby tam, wiesz... Za dużo tych badań się ogląda, ale... Nie, ale... Ten ja dużo mieszam. Robię tak. Minęło? Jeszcze zostało. Okay. Zobaczymy. 3, 4. Okej. Okay. Mocno. Okej, wolno opuszczę. To dobra, jeszcze jeden do góry, nie mówisz, że zapuścisz. Okej.
Dobre. Ja już po wdoch. Teraz trzeba wstać. Dobrze poszło. Dobra seria. No. I potem co zrobimy do upadku? Rozumiem. Ciutkę mniejszy. Ale taki chcesz spazm zrobić, czy taką... Nie, pompę. Popompujemy. Dobra. Okay. I zrobimy tego, dropseta. Dobra, o. Dobrze. Lubię takie właśnie akcje. Dobrze. Gotkie. Trzy, cztery. Okej. Okay. Dołóżmy, wiesz? Dołóżmy. No, już tak. Ile? Dyszkę? Po dyszku, no. Bądź piątkę, nie? No, tam jest dyszka. Dawaj. No dobra. Te? No. Te dyszki. Trochę więcej, nie? Może daj, być. Daj jeszcze to, najwyżej. To są 15. To są 15? To. Te tamte, co dołożyliśmy. Aha. To już jest 15. Dobra. Ja już się tak w skrycie dołożyłem. Będziemy te dyszki. Te dyszki. Rozumiem, te dyszki. To dyszki dla gości, nie? Są dyszki i te dyszki. Tak, okay. Dobra, spokojnie. To tak jak jest mniejsze pół litra, nie? No. 0,7. 3, 4. Okej. Ekstra. Mocno. Tam. Pierwsza seria. Sam. Okej, chyba zrobimy. Mocno. Jeszcze raz zrobimy. Góra. Ciśnij. Okej. Trochę czuć, że prawa strona lewa, nie? Ale to... A nie czuć, jak pomagałeś, to nie. Dobrze. No, jest kurde. Dobra, że będę wiedział, do czego mam dojść. Jak zrobię tym ciężarem, to ci wyślę. A to będzie za parę lat. Przemek to. Okej, 3, 4. Okej. Będę to pamiętał. Przemek? No jeszcze dyszki. Dyszki. Dobra. No, to ja sobie ściągnę dyszki. A ty sobie weźmiesz z tymi dyszkami i zaczniesz, nie? Chyba, że ja właśnie, wiesz co, zamiast tych, to tam sobie, bo to są... To nie są te dyszki, tylko to są dyszki. To są dyszki. No. To ja zamiast tego tam sobie piątki, wiesz? I zrobię sobie pompę. Bo tam, tam 15 ściągnął? No, to 15 kilo. Okay, no, w sumie 30, bo to na rękę, dobra. A tu też chodzi o to... No, będzie ciężko. Chyba będzie ciężko. No. Teraz porówkę sobie. 3, 4, 5. Dawaj, raz. Mocno. 2. Dawaj. 3. Jeszcze jeden, popatrz, no. I góra. Elegancko. Mocna seria. A tak jak no. Przygotowania twoje? Na kiedy? Na jesień. Na jesień, tak? No, na jesień. Ale masz czegoś, chcesz zacząć konkretnie już, czy po prostu jesień i dopiero będziesz kombinował? Tak, nie, no mam konkretnie, że wychodzę 28. Musimy być na tych regionalnych zawsze. Aha, no. A to się... Wrzesień 28, później październik to jest właśnie o kartę pro. Też a, pomyliłem to, tak, jest o kartę pro w październiku. W październiku, to tak, o kartę pro i tutaj z młodymi. I takie docelowe moje zawody to są, czy zdobędę tą kartę, czy nie zdobędę. No będzie ciężko, no bo to ja tylko wychodzę w tej Open. Młodzi, nie młodzi, nie bawię się, już nie wychodzę w żadnych Mastersa. Tak. Nigdzie nie wychodzę. To już mówiłeś właśnie, gdzieś tam słyszałem. Tak, nie? Wychodzę, jeden start, będę 10, czy na 6, to też ok. I potem moim docelowym startem to są listopad, Mediolan, Włochy, Mastersów, Mistrzostwa Świata.
Tam dobrze, tam takie trochę bardziej sprawiedliwe, bo są Masters 35, 40, 45, 50. A. I tam jest karta pro. Tam jest też jakby tak. jeszcze ten podział wiekowy, nie? Podział wiekowy, no to fajnie, tak. Bo wychodzisz z równolatkami, jakby nie było, nie? No bo Master 40, a Master 50 to jest jednak. No, a teraz. 10 lat. No, a w Polsce teraz będzie, wiesz, z chłopakami będę startował, też do mnie piszą. Niektórzy to mają po 21, 22 lata i też będą walczyć o tą kartę. No to ja będę, wiesz, dobrze 2 lata starszy od nich, nie? Ale to absolutnie mi oni nie przeszkadzają. Jasne, że nie, pewnie, że nie. Ty bardziej, jak chcą startować, myślę, że bardziej motywują, nie? Wychodzić akurat tam, gdzie ja wychodzę, niepotrzebnie tracić pieniądze. No to mało no. Ale jak się szanuję każdego. Wiesz co, ja na przykład nie lubię cwaniactwa, ale natomiast pewność siebie to idzie rozróżnić u kogoś. Jak ktoś jest pewny siebie, bo ja też ci powiem, nie będę ci mówił, że jadę spróbować walczyć o kartę. Nie, chcę ją wygrać. No, ale czy mi się uda, czy będę trzeci, piąty, szósty, tak jak mówisz, dziesiąty na sześciu. To no. jest dla mnie nieistotne. Ja chcę jechać ją wygrać. Mm-hmm. Jak taką książkę kiedyś kupiłem z mistrzem i powiem ci, naprawdę potrafi takie coś wpłynąć, jak poczytasz o tych o różnych, wiesz, na przykład, nie wiem, takich z naszych czasów, nie wiem, Michael Phelps, ze starych czasów jakiś tam Jordan, albo jakiś na przykład trener z futbolu amerykańskiego się wypowiada, jakiś tam trener od kolarzy, jakaś kolarka, wiesz, dużo ludzi różnych, ale chodzi o ich mental, nie? Wszystko tam nie było czegoś takiego, że on jedzie na zawody się podpisać, wiesz, odbić pieczątkę, nie? On jedzie wygrać. I koniec. No tak. On chce być pierwszy, ona chce być pierwsza. Też, też kiedyś tam mówiłem, że każdy tam gdzieś jedzie i mówi, a, żeby tak, wiesz, pokazać się, wystartować, chociaż być w finale. Okej, okay, jakbym się dostał i znając swoje miejsce w szeregu, bym dostał się na Olimpię i teraz miałbym w tym roku lecieć na Olimpię, powiedzmy, że jestem pro, no to znam swoje miejsce w szeregu. Wiem, że nie powiem, ja lecę Bumsteada pobić i tak dalej. Tylko wtedy masz inne podejście do startu. Tak, tak. To już jest dla ciebie radość, to, właśnie Sajan mówił, że możesz tam wyjść, no. nie? Że jesteś na tych zawodach. Chyba Sajan mówi, że cieszyłby się, jak był w pierwszej dziesiątce czy coś takiego. No. Nie, właśnie, bo, ale wiesz, no. to jest tak, ale patrz, ale tu w Polsce mówił, nie, że w pierwszej dziesiątce. Miał tą pewność siebie, tu chce wygrać, nie? No, i tyle, chce zrobić tą, bo oglądają, to jest ta pewność siebie, a tam pojechał, już wiedział, co chodzi, ale miał swój jakiś cel, no. że do tej dziesiątki, no i ja tak, ja skończę 4, to ci powiem, jak ja do tego podchodziłem z początku zawodów, nie? Dobra, jak 3, to było? 4, okej. Nawet zobaczymy, bo tu dyszka to trochę mało zawsze, nie? 3, 4. Lekki. Jak to u mnie było, bo ja nie miałem takich myśli na początku, że chcę jechać wygrać, wiesz? Ale stopniowo one przychodziły, ja ci to powiem, bo to jest taka mała... Jakby... To mówisz o tych ostatnich zawodach? Znaczy od kiedy...
od kiedy byłem gruby i powiedziałem sobie, że chciałbym kiedyś wystartować w zawodach. Stanąć tam na scenie, to był taki, wiesz, od tego się zaczęło i tak. 3, 4. Okej, już mi kasa. Super. Wchodzi, nie? Wchodzi. Odcięło. Teraz będzie takie 2/5, tak? No. Wyżej nie pójdzie. Dobra. 3, 4. Okej. Odcięte. Wiesz, to już ciężar mnie czuję w rękach, ale one nie chciały iść do góry, nie? Grawitacja i rozwiązanie. To było pięknie. Wiesz, czekaj, tylko wrzucił mi na Przemek, chcesz? 15. Zawsze człowiek był taki, wiesz, od poniedziałku do czwartku ściśle, a piątek sobie nie na wierzchnicę. No i w końcu tak, ja tak gadałem, ja byłem tym, co dużo gada, wiesz? Ja startuję kiedyś, tak, pewnie tego, nie? Patrzę na kumpla, nie? I tak jak na przedramiona, patrzę, kable są, nie? Ręka ogolona, mówię, Artur Święty Pamięci, on już nie żyje. No. W moim wieku, chłopak, wiesz? Patrzę, kurwa, on do zawodów się szykuje. Ja z nim gadam, mówię, no faktycznie, nie? Mm-hmm. Ja sobie myślę, no tak, ja to ten, co wiesz, głapia. I sobie myślę, nie. I ja za przyszły rok, to był 2015, jak on wystartował, no. A ja w 2016. I to był mój cel, że chciałbym stanąć tylko na tej scenie i koniec. Nic więcej. Jak stanę na tej scenie, byłem trzeci. No. Wiesz, nie biorąc trenów i tak dalej, czyli taki, wiesz, no. Te przygotowanie to było tam tropek, coś tam, wiesz. No. No ale potem się tak ulałem, że w 20 dni w 20 dni przytyłem 20 kg i 300 gram. No. Czyli dziennie kilogram praktycznie. Nie, wiesz, bo nie opanowałem tego szatce, nie? No i potem mówię tak, dobra, to chciałbym kiedyś stanąć na podium, ale już nie w debiutach, wiesz? No. No i się udało, nie? Potem mówię tak, wystartowałem u Radka Słodkiewicza na zawodach i dostałem czarnego Radka, czyli wiesz, byłem czwarty, nie? No to sobie myślę, jak już byłem czwarty, to ja do tych zawodów mówię, kiedyś wrócę z Radkiem innego koloru. No. Wiesz co chodzi? Choćby brązowy, ale żeby był, nie? No. No wróciłem już ze złotem, nie? No ale wiesz, jak już potem zrobiłeś to Mistrzostwo Polski, myślisz, no to teraz, co teraz, nie? No to teraz kolejnym celem byłoby wygrać tą kartę. No i tak już ci to, wiesz, skróciłem, ale że ten cel szedł tak powolutku, nie? Nie, że od początku chciałem wygrywać. Chciałem po prostu się tym bawić, ale potem wiesz, jakby apetyt troszkę miał na jedzenie, nie? No i jak ten, nie? Jak już wiesz, tak ci mówię, od tego Radka się zaczęło, nie? No. Potem wiesz, tam trzeci na Mistrzostwach Polski. No i to tak szło. Cyklicznie szło, no i jak już wiesz, tu się udało, tu wyszliśmy na NPC, tego overalla wygrałem w pierwszy dzień. Overalla w drugi dzień, nie? Aha. Na Słodkiewiczu. Potem PCA. No. Potem w ten Tubros, wiesz, jak i to człowiek. No, to ciągnąłeś to, no. Stąd, nie? No to i tak wiesz. I tak człowiek potem to, no i teraz no co, jaki mam mieć cel, nie? No już karta, nie? Nie ma nic innego, nie? A powiedz mi, że ci zapytam, jak oceniasz, bo startowałeś w NBC, no. Nie wiem, czy w związku startowałeś, czy nie? Tak, no od tego zacząłem, kiedyś tam. No, pokażę tam gdzieś, akurat to były te czasy. No. I PCA na przykład, że chodzi o organizację, podejście. Znaczy powiedz tak, jak powiem... Nie, nikogo nie tutaj, nie, absolutnie nie, gdzieś tam, wiesz, tylko tak... Takie zawodnik, no to tak, powiem ci tak, jak byłem na PC, to mi się podobało to, że nie było możliwości, żebyś nie wyszedł na scenę. Tak cię szukali długo, tak chodził, tak latał za tobą, za numerkiem, trzy razy cię, wiesz jak, no. Jak taki upierdliwy, nie? Wręcz przychodził, więc słuchaj, za chwilę macie wyjście, wiesz? No. To mi się podobało, nie? Aha. No, to mi się podobało. A tak to spoko, na backstage, to wszystko? Nic, wiesz, backstage, fajne takie miejsce było,
nie? No wiesz, że wiadomo, z tymi backstage'ami to też bywa równie. No to, co teraz jest w markach, no to nie wiem, to nie jest backstage, tylko to jest, nie wiem, wybieg jakiś, bo tam, wiesz, byśmy sobie mogli w piłkę pograć powoli, nie? To jest, wiesz, wielka hala, nie? Luksus, ale ja źle wspominam na przykład z Olimpii, nie? Z tych Włoch. Ciemno to było, no. Mało miejsca. Tak samo musieliście wszystko dowiadywać, bo... Przemieku, nie wiedziałeś. No to ci powiem, w tej Norwegii? No to my leżeliśmy... Nie, wrażenie, że to tylko taka... W Norwegii to leżeliśmy, tak, Norwegia, Skandynawia, bogaty kraj, nie? No. Pieniądze, nie? Za wygraną... Że nic nie dostał, nie? Medal. No. Żeby chociaż jakąś próbkę żywki ci dali, wiesz? Ja nie mówię, no. Że tam... Ja tego też nie robię nawet dla tego medalu, bo to sam, no. Sam start... Ale zawsze miło, nie? Ale miło jest coś dostać, no, nie? W Polsce dostaniesz, nie? Tu jakieś, wiesz, torby, pamy, nie wiem, odżywki. Ja się cieszę, że my to wygraliśmy, wiesz, to w Polsce, a nie za granicą, no. Bo to by było ciężko, kurde, z tym wrócić. Tak. Nie? No, myślę, nadbagacz. No. Ale wiesz, no, ale faktycznie, wiesz co, nie wiem, jak tam, bo nie startowałem jeszcze tak gdzieś po innych krajach, tam trzeba Włochy, Niemcy czy coś, no. Nie? Bo się chciałbym, w Niemczech chciałbym sobie wystartować też, nie? Aha. Tak sobie myślałem, ale wiesz, póki co mam te dwa starty, to aha. Chcę zaliczyć, potem chcę skończyć dom i no, wiesz, spokojnie. Jakby tak, nie? Chyba te starty to jest takie trochę jakby odcięcie się trochę od budowy, wiesz? No, może a potem się muszę odciąć od startów. Dobra, idziemy, żeby przyłożyć na jedno niżej i teraz to zrobimy, ale... Na tym. Tak, neutralny, tak. Ale ja tutaj robię nie, wiesz, łokcie blisko, tak jak bardziej stricte. Tylko szeroko. Tylko szeroko. No, no to ja też tak wolę, bo tak dla tobie jeszcze. Ustawimy. Okej, dobra. Ale tam nie będziemy tracić czasu, więc trzeba z dwudzieli włożyć. Czyli te niebieskie. Niebieskie. I tutaj już może tylko upadku, ale już większa grzeba powtórzę. Nie będzie tego, co robiliśmy w pierwszej. Nie, to będzie na 4-6, tylko na po prostu i co, trzy serie takie? No, myślę, że dobra. Zobaczymy, jak to okay. Będzie. Dwie, trzy. Lubię to, nie, to jest to, za lekkie będzie to dla ciebie. Styczkę musisz włożyć, tak? No. Dobra. Ale mnie 12 użyłem, ale... Wiesz co, tam masz podzielone. Aha, nie zobaczcie. A zobacz. Tego to sobie... Ja sobie to wam zostawię. Fajnie. Fajnie chodzi. No. Lubię to uczucie. Ty czujesz, bo na tym nie robiłeś. O, już lepiej. Wiesz, to jest ten etap tej redukcji, że brakuje ci wytrzymałości na cały trening, nie? Siła tak. Jest, niby wyciśniesz tak. Tyle samo, co ja. Wcześniej, ale... Dobrałem ciężar, nie? No. Mówię, kurde, jakie lekkie. I idzie. Mówię, z 15 zrobię. Piąty i nagle puknie. Mi światło zgasło. Nie możliwe. Kurde, co? Ryż się kończy. Ryż się kończy. Nie masz czego grać, nie? Wcześniej też tak miałem. Tak, no to piątki. To są piąteczki, nie? To są rzucone piąteczki. No. To poszli. Odpocznij z obody. Jak się zobaczę, to jest wariant. Okay. No to.
spotkamy się na tym. Na jakiejś scenie pro. No, no dobrze. Ugadanie. Wyrok zapadł. Dobrze. Ale to jest kurde mega nieprzyjemne. Powiem ci, fajnie się poznaje te osoby, naprawdę takie, no. Wiesz, że z tą pasją taką i właśnie teraz... Ja już to wielokrotnie mówiliśmy, wiesz, ty wygrałeś, ja wtedy przegrałem, ale jakoś się nie czułem, startując z tobą, znaczy, wiesz, że jakoś tam, przegrałem, tam że nie, że o matku, ja nie wygrałem. Jak było dzień wcześniej, bo my no. Tego wcześniejszego dnia wychodziliśmy w czterech w overallu no. Na NPC. Aha. A w drugiego dnia we dwóch wychodziliśmy, nie? Aha. To w tego drugiego dnia na Radku to podobno to nie było jednogłośne. Aha. A w dzień wcześniej to nie wiem. Jak tam w czterech, bo my wychodziliśmy dzień wcześniej, wtedy ty wygrałeś swoją kategorię Mastersów i Open. Ta, mnie ta. Do Open nie zawołali. No dobrze. I wyszedłem do tej swojej kategorii do 178. Aha. Nie? I potem spotkaliśmy się w czterech na NPC. W overallu. Aha. No i ja to wygrałem, ale nie pamiętam jaki tam, co tam było, ale na drugi dzień u Radka słyszałem, że nie było to jednogłośne. Okay. Nie? Co sędziował ten, co Kryszkiewicz, rozumie, to z Sopotu, co nie ten Sopot. Aha. On tam sędziował też. No to Kryszkiewicz, ja nie chcę przekazywać tych nazwisk, tak nie ten, ale w każdym razie to tam słyszałem, że to nie było jednogłośne, że ja jednogłośnie wygrałem. Aha. Że tam było podzielone, nie? A na NPC dzień wcześniej to nie wiem, to ci nie powiem, bo... No to było fajnie, nie? Ale no mówię, to... Fajna była zabawa. Ach kurde, nie no wiesz, na tej scenie potem ludzie schodziłem ze sceny, mówili kurde, ale daliście popis, nie? No. Gdzieś tam coś, czy nawet moi znajomi tam u mnie w mieście, co tak wiesz, nie do końca się interesują, powiedzmy, aż tak mocno kulturystyką, nie? No. Ale to mówili, że fajnie, nie? Że na tym vlogu fajnie to wyglądało, że no. Fajnie zmontowane i tak dalej. Aż sobie wiesz, to wrócę do tego na tym vlogu. No i powiem ci, to jest, w ogóle on to tak fajnie nakręcił, Dawid, wiesz, cały, no. Wiesz, ja ci powiem tak, ja nawet widziałem, co on kręci. Aha. On tam latał, wiesz, przebitki robił i tak dalej, nie? No. Ja dopiero, wiesz, ja byłem zafascynowany tymi zawodami. To jest to, czego nie mam teraz. No. Ja tym żyłem, ja wstawałem, ja wiedziałem, że ten ryż, no. Ten kurczak, te płatki, to, że to robię, że te wakum, że coś tam, że to robię pod testa. Mhm. A teraz ja po prostu się budzę, ja, bo wiem, że muszę, nie? Ale to też, no, bo ja nie jestem to też z jednej strony fajnie, że jesteś tak pełen zaangażowany. No. Ale z drugiej strony nieraz też jest niedobrze, bo już jesteś po prostu tak sfokusowany i aż przefokusowany. Tak. Tak jak nieraz z treningiem, że sorry, że tak leżę, łapisz mnie. Że nieraz wiesz, napalisz się, ale dzisiaj to zrobię trening, wiesz, bo motywujesz się, oglądasz tu jedzenie, wszystko tu pospoi, idziesz na trening, ale teraz będzie. Nagle, kurde, czarpryc, tak jakoś nie czujesz, a nieraz. A jak czasami się nie chce, nie jestem słaba, a tu nagle wiesz, dokładasz, nagle łapiesz, wiesz, ten, jaki trening, kurczę, jeden z lepszych w życiu. No i to tak może być, ale nie musi. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie, tak jak ci mówię, nie czuję w ogóle jakby tej formy przygotowań do zawodu, nie? Po prostu robię to, co robię cały czas. Tak jakbym po masie robił redukcję, nie? Poprawić wrażliwość i znowu masa, nie? Tak się czuję, dosłownie. Zieloną 20. Tak, to jest 20? No, 15. Czyli to jest 15, tak? No. Daj 15. I po piątce. Jeszcze chcesz sobie dołożyć. Tak, i po piątce. Zrobię mniej powtórzeń. I ściągamy. I ściągniemy te. Ściągniemy. Jakby to zrobić? To mało mi tą zieloną, 20. Dobra, okej. Okay. I będziesz po powodu. I potem już. Tak jest, dokładnie, dobra. Jestem za. Pick us. Okay.
pięknie, Jezus. Przemek, ile? A ty. A się zaćmiło. No, no. Straj to mówię, ciemno w oczach. Ale powiem ci, taki fajny klimat jest, taki spokój, wiesz? Taki, no. Taki oldschoolowy gym, nie? Właśnie wczoraj byłem w Maximusie tam, gdzie się przygotowałem w ogóle na moich pierwszych dzień. Najwięcej mięsa zbudowałem i tak dalej. No. To jest jednak już siłownia, nie? Nie fitness club, tylko wchodzisz w siłownię. Jak to kiedyś, no, taka babka, ale... jak kiedyś taka babka powiedziała, mówi, tam czuć popyt, wiesz? Wiesz co? Coś nie, że się śmierdzi, ale tak, no. Wiesz, powiedziała, że czuć, że to siłownia, nie? Że po prostu, no. Wiesz, że jest ten klimat, nie? Mhm. No. Taka naprawdę, powiem ci, jakbyś miał kiedyś chęć odwiedzić właśnie taką siłownię, to Łukasza Szotyska, ja tam skóra, tam ta siłownia. Aha. Jest naprawdę super. Ciekawe, a my byliśmy... I też mają i maszyny z Waldiesu. Po schodach się wchodzi tam? Po tego Maksymusa? Nie, właśnie schodzi. Nie. W Wodzisławie nie byliśmy, wiesz? A, to nie. To się schodzi, wiesz? To schodzi się po schodach, no. Ja robię, bo ja generalnie mam... Dwie klatki w treningu. To jest taka mocniejsza. Na nogach to jest bardziej rozciągające. No, duży zakres powtórzeń, żeby wymuszony, typowo pompa. A tutaj było takie, wiesz, troszeczkę cięższe dropy i tak dalej, pierwszy był rozciągające. I teraz możemy sobie zrobić na przykład rozpiętki. Mhm. Też nie za duży jakiś ciężar. Ale sztangietami? Połączone, tak, ze sztangietami możemy zrobić. Lub też możemy sobie zrobić pompki na poręczach. Nie wiem, czy... Jasne. To zrobimy pompki na poręczach z przenoszeniem sztangielki za głowę. Okej, okay, w porządku, fajnie. Zepchniemy, ławkę sobie ustawimy. Spoko. Tak, żeby... Czyli to jest teraz to, co łączone gdzieś? Tak, no. Łączone i tricepsie. Fajnie, fajnie, fajnie. Ty sobie weźmiesz taki ciężar, jaki potrzebujesz. Ja, jak robię przenoszenie, no. Nie używam naprawdę dużego ciężaru ze względu gdzieś tam na... To ale jest... ten co dasz, to ja też nie zrobię. Na tak, spokojnie. Pamiętasz, to jest łączone ćwiczenie, więc tak. Zapewne zaczynamy od pompek na poręczach. Tak, no. No, więc... To jest mój patencik na neodymowy, wiesz, magnesy. A. No wtedy jest tylko i pyk i już jest, nie? Nie muszę nic tam taśmami się bawić, ani nic. Kiedyś kolega jeden poprosił drugiego kolegę, żeby mu odebrał paczuszkę. Nie, ale tam mówi, nie otwiera jej, trzyma ją sobie, wiesz, tam do plecaka włóż czy coś. Bo przyszły te magnesy, te neodymowe, dobrze mówię, nie? Ale takie mocne. I on odebrał. Bo ja taka paczuszka włożył do kieszeni, a po drugiej stronie miał pęk kluczy. Jak mu ścisnęło, to nie wiedział gdzie... Bo ale poważnie? No. Miał czym oddychać. Ja no. Tam mu smyknęło po tym, nie? Miał tak głębokie kieszenie i wiesz jak to się złożyło. Także to jest jednak ma moc, nie? A tutaj mam takie metalowe, te wieszaki. No. Jak miałem w plecaku, jak przyniósł i chciałem plecak położyć na ławkę, to mi pff, plecak do tego. A to jest jakiś mocno? No, mocno. Dobra. Rozumiem, że tu upadek, tak? He? Tu upadek. Tu do odciny, tu będzie na to. No, ja wiem. No, a tutaj nie, tu... Powiem ci, ja kiedyś swego czasu wieszałem 80 kg na pasie i robiłem na 80 powtórzeń głębokich, nie? No. Bez takiego huśtania, bo ja widzę, jak niektórzy robią, wiesz, tam się huśni, a nie robi tego naprawdę dipa, nie? A ja robiłem poprawnego, pas się urywał, nie? Ja to huśtałem, ale to wszędzie też gdzieś. Zawsze sobie przypominam, jak robiłem uginanie rano ze 120 na biceps. Fakt, że się bujałem, wszystko pracowało, może nie biceps, no ale weź się bujni teraz, nawet wiesz. Wyobrażasz sobie to? Ja nie wiem, jak ja to robiłem, że się nie pozrywę. Wiesz, paskami powiązane, bo tu bym tego nie utrzymał. Tak, ale to było... Ale było. I łapy urosły.
żaden ciężar, tylko tam rozciągnąć tą klatę w drugą mańkę, nie? No i zawsze troszeczkę no. Ten najszerszy. Też, no. Wyciskanie, czyli sztanga, sztangielki, miłki. Ale też są 4 ćwiczenia, tak? Czy więcej? 4. Aha. Tylko nie umiem teraz załapać tego 4. Zmęczyłeś się. Jednonóż. RDL, bułgar, hip thrust, SLL, uginanie na siedząco i rzymskławka. 7. Ale też jechałem takie programy, pamiętasz, że osobny dzień był w ogóle dwójek, nie? 7 na 6 razy w tygodniu trenowałem. Każda grupa osobno, dwójki osobno, wszystko, nie? Też duża była objętość. Ja ci powiem tak, nie wiem, czy też tak masz, przynajmniej przy moim trybie teraz życia. Ja nie mogę trenować więcej niż 2 dni z rzędu. Jak idę trzeci dzień, to ten trzeci dzień, to z dupy jest mi tryb, nie? No nie jestem w stanie sprogresować, znaczy może nie, że nie jestem, też zależy jak się czuję, bo czasami się tak zdarza, ale to zazwyczaj mam tak, że robię 2 dni przerwy, nie? Jakieś w treningu, bo coś mnie do tego zmusi, ale ja zazwyczaj mam te 2 dni dzień przerwy, 2 dni dzień przerwy, to jest dla mnie najlepszy system. No coś w tym jest, ja na przykład 3 dni jeszcze zrobię, ale to już muszę mieć dzień przerwy. Znaczy ten 3 dni jest taki maks. Ale próbowałem kiedyś 3-1, 3-1, no. Takie powtórzyłem 4 razy ten cykl, 2 tygodnie minęły, bo mówię, nie. I po 2 tygodniach byś musiał zrobić 3 dni przerwy. Ale Rolanda też mówi, 3-2 to już dla mnie jest optymalnie, bo mówi, ja muszę zwracać uwagę więcej na regenerację, nie? Ale mówię ci u mnie, jak ja bym miał tak wszystko dopięte, znaczy inaczej, gdyby wszystko było, gdyby regeneracja była tak dopięta jak wszystko inne, to było super. A ja czasami mam tak, że ja przez 5 dni, nie wiem, czy prześpię do kupy, nie wiem, 15 godzin, nie? No, jeszcze nocny. Wiesz co, w pracy, wiesz jak to w pracy, no. Nawet jakbyś się chciał drzemnąć, to co to jest ze spanie, wiesz? Nie da rady, nie? Wiesz. Poza tym, jak nie zaczniesz głębokim snem, to jakby ten sen by nie był, to musi być głęboki sen, nie? Musi być dobrze. No, to u mnie kuleje, niestety, no. No, ale... Wiesz, czasami jest tak, że, popatrz, idę na 18, bo ja pracuję 18, 6 rano, bo 6 rano 18, nie? Patrz, idę na 18, ostatnio 6 rano wracam, do 7.30 akrylem robię ściany, 10.30 wstaję i gruntuję ściany, nie? Rozumiesz? Ale ja wstaję o tej 10.30, bo ja już nie umiem spać. No. Bo jak świat żyje, to ja nie umiem spać. Ja nie umiem spać w dzień. Człowiek też kończy nocki i przychodzi ze mną rano na trening na przykład, nie? No bo ja nie umiem. Nawet jeżeli cały świat żyje, no to jak chcesz spać, nie? Ale to chyba nigdy nie leżało, nie? Nie, ja mam zazwyczaj mam 2 dni, 2 dni, 2 dni. 2 dni idę, 2 dni nie idę. Czasami jest tak, że na przykład idę 3 dni, potem 4 dni nie idę. To już wszystko zależy, nie? Wystarczy, że u nas jeden będzie miał jakieś 4 albo wolne po prostu i już trzeba iść, nie? I poza tym nie, ten mój dział, w którym ja pracuję, cały czas pracuję. To nie może być tak, że na tym stanowisku nie ma kogoś. Tam jest cały czas coś, nie? Jest nas 5, się zmieniamy cały czas, to jest całodobowe, nie? Taki zarnojda mieć. Tak. Może kiedyś sobie przywiozę. Okay. No, odpuszczę, nie? Co? Odpuszczę, nie? Tak, z festynu, nie? Jeszcze
Jeszcze zawiesiłem, ale spadły te pompki takie, wiesz. Wsiadłem w kanał. Pompa jest, nie? To fajnie, fajnie ma piję. Kurwa, ona dziurska. To jest pochodzenie, to może spędzić być? Nie, ale nie wiem, czy nigdy nie zmierzyłem więcej niż 49,7. Co? Ale to mierzyłem lat temu kilka, nie? Ja już nie mierzę, wiesz. I kiedyś Przemek mierzyłeś ile miałem? 10,5 było. Nie? Ja może będę miał około 50, no ale... Przemek ma taką miarkę. A to nie będziemy kręcić. Prowadzoryczko ma. Ciebie. Bardzo wygląda... Nawet jakby ci, powiem, zmierzyło 47, to nie są, to będzie 47. Ale wygląda to... U nas tam wizualnie, nie? Ten wizualizm też robi dużo, nie? No. Musisz dobrze stanąć, dobrze to wszystko pokazać, nie? Także... Kurde. No zobaczymy, no z tego jeszcze muszę 10 kilo prawie zejść, nie? Bo na ostatnim raporcie miałem 101,600, no. A mam 91,600, to było tydzień temu. Aha. To jest 10 kilo do zbicia jeszcze z tego, nie? Co mam? Nie, to ty, bo ty się znasz. Ty jesteś pomiarniczy, to... Braknie miary. Czekaj, żeby tu było. Jest dobrze? Tutaj na żyłę daj wyżej, o. Tu musi wejść, nie ściskam tak mocno. Ile? 53. Ile? No. 53? Tak. Tam bez 2 mm. Musisz wjechać do domu. Ale to jestem w szoku, bo nie mierzyłem naprawdę lat. No. Ostatni raz mierzyłem, nie wiem. Nie, no kurde. Nie, nawet ci nie powiem ile lat temu, ale miałem wtedy. Ale to pompowałem cały trening, wiesz, łączone i to nabiłem do 49,7. Ja tu. I to już był, wiesz, ale to był przepompowany, ta ręka nie miała żyły, ona nic nie, ona po prostu była, wiesz, już tak przepompowana, że już no. W drugą stronę szło, że co mierzenie już było mniej, nie? Dobrze, no. Dobrze. No co, pychniemy ten triceps, no. Ty możesz odpocząć. ale ciekawe, bo tak... Kiedyś trenowaliśmy takiego... faceta, on w szkole to prowadził, tam 5 złotych pisowe kosztowało, wiesz, no. I to w szkole było tak jak tutaj, nie? Aha. Siłownia. I on tam robił co roku taki sprawdzian, ile weźmiesz na raz na przysiad, no. Na raz na klatę, no. I ile nabijesz w łapie. A to już był tak, w poniedziałek, środa, piątek i my, wiesz, po tym roku przychodziliśmy i w poniedziałek wszyscy się przygotowywali pod klatę na raz, nie? No. On jeszcze robił te przeliczniki Waskela, coś tam, no, wiesz, że na przykład jak wyciskałeś, powiedzmy 120 3 razy po 6, to powinieneś wycisnąć tam, nie wiem, 132,5 na raz, nie? No. I powiem ci, dosyć mu się to tak sprawdzało, jak to przeliczał, nie? No. No i potem był ten przysiad, a w piątek to było taki for fun, przychodziliśmy i każdy, wiesz, pompował ile wlezie, żeby, wiesz, żeby po prostu nabić. No. I pompowałeś tak długo, aż co mierzenie zaczęło spadać. I tak faktycznie było, że już ta pompa potem schodziła, nie? No to nabiłem wtedy, no to było lat 15 chyba, wiesz, 49,7, nie? No to już było. Ale to jest na szoku, bo... Wiesz, tutaj to wszystko rośnie. W takiej siłowni. A wiesz, co najlepsze? Że ja też się łap nie robię za bardzo, nie? No. Dwa ćwiczenia w tygodniu. No. Ale to też wiesz. Ale wiesz co, bo ja ci powiem... Niby mówię, dobra, trenuj swoje atuty i tak dalej, no ale jak będę wyglądał, nie? Łapa taka wielka, a za chwilę, wiesz, to będzie odbiegać, więc gdzieś tam, no ja bym chciałbym podleczyć te nogi. Ciągu, no, stałem tutaj daleko, że nawet tu wysuwają. I to ostatnio mi wyszło, gdzieś tam naciągnąłem, nie wiem, czy czym, a przy wysuwaniu podchwytem, wiesz, dałem sobie 140, no i sobie wysuję, nie? Na 6. A w drugiej serii przypuszczam, że nie zawiosłowałem, tylko przyciągłem na biceps. Aha. I izolowane dziewiątki, ja nie umiałem umieć ręki. Mhm. Na 2 tygodnie puściłem biceps i już jest dobrze. Wiesz, ale no to nie jest. Ja potrzebuję tego, wiesz, potrzebuję, czuję, że moje ciało potrzebuje po prostu takiej totalnej regeneracji, takiego tego nic nie robienia, wiesz. Te okresy na nic nie robiłem, ale te okresy wprowadzam, nie? Takie 8-tygodniowe, 10-tygodniowe. Wtedy 4 razy w tygodniu trening, ale to wyżamy właśnie. No przyjść pogadać sobie na siłowni. Tak, no, przepompować i tyle. Nic na siłę, nic do upadku.
A to jeszcze takie pytanko do ciebie na ten październik i wrzesień, co się szykujesz, to jest też w markach, czy to będzie Sopot? Marki, chociaż nie. Bo właśnie, wiesz, co nie tak z tym Sopotem wyskoczyli? Co, że tak? Może, ale myślę, że Sopot nie, to bo wtedy takie jednorazowe mi się wydaje, bo firmę suplementującą, sponsorującą te zawody po prostu zażyczyli, żeby tam było i po prostu tam wyjątkowo było w markach, lepiej mi się. Ale powiem ci, moi znajomi na przykład tacy, co wiesz, po prostu chcieliby pojechać sobie na te zawody, ale wiesz, nie są aż takimi fanami, żeby jechać 400 km. To nad morzem się stało. Ale chodzi o to, że chodzi o to, że fajnie gdyby na przykład wiesz, było NPC robione na Śląsku, na Pomorzu, wiesz o co chodzi, żeby w każdym regionie to było robione, nie? Wiesz o co chodzi, na przykład nie w Katowicach. Tylko by musiała być scena chyba jakoś tak zrobiona, bo to oświetlenie, nie wiem czy to no, wiesz, dodatkowa firma. Polski Związek kiedyś potrafił tak robić, nie? Tak. Wiesz, miałeś, nie wiem, gdzieś tam w Wałbrzychu czy gdzieś tam, miałeś na Śląsku, wiesz, także... Gdzieś w kinie to było, wiesz, tak zawody, ja startowałem w 1993 roku, pierwsze zawody, to także, normalnie w kinie było, nie? Także wiesz, mi się wydaje, że fajnie by było, bo... No dobrze. Zobacz, dobra, w markach są te zawody. Nie, fajnie, ogólnie mi się tam bardzo podoba, nie? Mhm. No ale wiesz, no ale ja muszę na przykład przyjechać pół Polski, a ktoś z Warszawy, że tak powiem, w laczkach tam sobie dojdzie, wiesz, z domu. No. Także wiesz, co mi chodzi, że takie to... Myślę, że to jest wszystko też gdzieś tam już marketing. Tak, no pewnie, że tak. Znaczy, wiesz, świat no, dzisiaj opiera się na pieniądze. Wiesz co, ja rozumiem, że nie zrobią na przykład tych zawodów przykładowo, nie wiem, w takiej mieścińce jak moja, czy nie wiem, czy to jest Strzałkowo jest duże, nie? Że na przykład to mógłby to być na przykład Wrocław, Katowice, Warszawa, wiesz, duże miasta, żebym też miał na przykład 60 km na zawody, nie? A nie, wiesz, 600, nie? No, i hotel, a tak to sobie możesz z domu dojechać, nie? Też, no. Że, znaczy, wiesz co, ja tam nie będę narzekał, bo jak trzeba będzie, to polecę, wiesz, do Vegas, nie? Żartuję, ale wiesz o co mi chodzi, że no, pojedziesz tam, ale ja mówię, że fajnie by było, gdyby to było takie troszeczkę w różnych regionach Polski, nie? Robione, może kiedyś będzie. To jest ręka, to już pracuje osobno, tutaj też wszystko chodzi, nie? Ja aż czuję, że już jest ten moment, kiedy ryżu brakuje. Kiedy no, zrobię sobie to jeszcze jedno, gdzieś sobie pijemy ćwiczenie. A ja bym łydki chciał jeszcze zrobić, ten, choćby na tym, to bym sobie gdzieś to ma. Albo zresztą wiesz co, nie muszę, bo sobie zrobię wieczorem przed kardio albo po kardio. No, także dobra, zapomniałem, że jeszcze jedna siłownia dzisiaj. Jeszcze idziesz? Tak, 40 minut muszę zrobić kardio. Mhm. No tak jak ci mówię, jeżeli będzie względnie na dworze, nie będzie mi wiało, bo ja, wiesz, nie jestem jakimś... Jak ja widzę ludzi, wiesz, pada, śniega, on tam biegnie, wiesz, jakby robienie z siebie dosłownie pajaca czasem, to, wiesz, byś się przygotował do jakiegoś Ironmana w śniegu czy coś, to dobra, okej, okay, ale wiesz... Ale teraz fajna pora, nie? Jak będzie, w ogóle teraz mówię, się przygotowuję do tych zawodów na jesień, to dla mnie to jest takie super, bo czy wystartuje, czy nie wystartuje, wiem, że latem będzie forma, nie? A ja ci powiem drugą stronę, ja się cieszę, że... Póki co na jesień nie mam tego, bo kolejne wakacje, bez grilla, wiesz, jedziesz nad morze i tak, ja byłem czyli w Sianorzętach, dookoła brzegu na siłownię, z powrotem, nie? No bo wiesz, ja za dwa tygodnie miałem start, nie? To co myśmy startowali, nie? To ja byłem nad morzem dwa tygodnie wcześniej. Aha. No to wiesz, że ja dookoła brzegu jeździłem na siłownię, czy tam 14 km, czy 12. Ale wiesz, nawet jesteś nad morzem, jesteś na wczasach, no wiesz, a tu siłownia, posiłek, pospać, dopiero na plażę. Z tej plaży, wiesz, jak ja schodziłem z tej plaży, znaczy to było bardzo miłe, nie? Oczywiście bardzo dobrze to wspominam, ale ci ludzie, nie wiesz, ja już mam tą wizję, dobra, leży tam ten kurczek i trochę tej fasolki szparagowej, czy czegoś, bo bez węgli, ja idę na to, chcę zjeść, a ci ludzie, do zdjęcia, nie dzieci, coś tam na rękach. Było to fajne, miłe i się pytają, a ile już trenujesz, a ile coś tam, wiesz, tu ta z Da Grasso, pizza ta 70, wiesz, na tym, nie? Bębrząt wywalony, nie? Hej, Heineken w ręce, nie? Wiesz, tak ze mną gada, mówi, kurde, wiesz, jak ja byłem młody, to... No, ja o tym kiedyś, nie? No, ale wiesz, było to takie miłe, że tak zaczepiali tak miło, nie? No, ale to było męczące, wiesz, jakby ty nie jesteś w tej fazie, kiedy jesteś najbardziej społeczny i masz, nie wiem, chęć na kontakt z ludźmi, tylko ja takie klapki, chciałem tylko przejść te parawany. A tylko ten, nie? Tam, wiesz, krzyczy ktoś coś tam, ten, nie? No i wiesz, nie gadałeś z tymi ludźmi, nie?
Tam, wiesz, tu te wiaderka od małego, tu coś tam, widzisz, a te wiaderka, wiesz, plastikowe, lekkie, a to było coraz cięższe. To było, ciebie zagadłem, miałem wszyscy i zjeść, wiesz. No, ale, jest. Ale tak jak mówię, nie, bardzo to było miłe, byłem tak miło zaskoczony, że no. W ten sposób ludzie reagowali. Ja się zawsze śmieję, że to pewnie witamina D i ten, bo jakbym tak, wiesz, w taki klimat mroczny przeszedł, to pewnie zobaczali, nie? No. Ale tam pozytywnie było, byłem miło zaskoczony, naprawdę, że tak to odbierać, bo to wiesz, forma praktycznie była na dwa tygodnie przed startem, czyli no. Już taka... No już była forma. No, już była forma. To nie plażowa. Właśnie ma to, że nie pracuje nad tymi głębokimi mięśniami i potem, wiesz, to jest na przykład piłkarze, nie? Czy coś. Oni właśnie, wiesz, żeby ten core to wszystko mieć, że nie, że go dugniesz i on, wiesz, leci, tylko on właśnie musi mieć ten ośrodek centralny mocny, nie? To jest, wiesz, to jest najważniejsze, żeby te głębokie mięśnie były mocne, bo co z tego zrobić? Wiecie, to robisz, nie? Czy stan na przykład, nie? No, właśnie prowadzę jednego takiego kolegę, który właśnie w piłę tam ciosa, to widziałem te jego treningi, to wiesz, na zasadzie te właśnie zrywy takie, nie, że wiesz, musisz stanąć, ustać, to różne takie fajny trening, nie? Oczywiście ja dostał palpitacji serca pewnie, jakby to zrobił, ale no, każdy sport ma swoją... Tak, tak. Ja to zawsze mówię, znaczy to nie ja zawsze mówię, tylko to są słowa mojego trenera, no. Bo kiedyś tam na chwilę, powiedzmy, nie trenowałem, ale chodziłem na boks i do tego na siłowni, nie? I to było tak, jak chciałeś troszkę poboksować, to trzeba było odpuścić na siłowni. Tak, znowu chciałeś, wiesz, dowaliłeś na siłowni, barki, no to tam ani, wiesz, poboksować nie szło, te barki przypalone, nie? No i on, ten trener wtedy się dowiedział, ten z siłowni, że coś tam też tam próbuje na tym boksie sobie pochodzić i on mi powiedział tak, chcesz być wszystkim, będziesz nikim, wybierz sobie, wiesz? Coś tam jest, no. Bo, wiesz, jak ktoś na przykład tak, chodzi sobie dwa razy w tygodniu na siłownię, raz na basen, rower, na ściankę wspinaczkową, czyli ogólnie po prostu lubi ten, ale w niczym nie będzie dobry. Wiesz co mi chodzi? No dokładnie. No, a jak chcesz, nie wiem, chcesz być, nie wiem, dobrym pływakiem, no to musisz chodzić, wiesz, 5 razy w tygodniu na basen, czy tam, wiesz, najlepiej 7 może. Wiesz, a wiesz co mi chodzi, nie? Tak. Każdego będziesz coś tam lizał, no. Ale w niczym nie będziesz taki... No, jeżeli chcesz być w czymś dobrym, no. To musisz się na tym skupić, a taka rekreacja, to okej, no, takie ogólną... Sprawny, nie? Czyli pojedziesz i to, ale... wtedy chodziło, żeby właśnie ci, żeby mi wtedy, wiesz, dać do myślenia, że słuchaj, albo chodź i boksuj, albo chodź na siłownię i spełniaj się w tym, nie? Że wiesz, obierz ten jeden cel i w niego... No, bo to był taki okres, gdzie chciałbyś iść w sport na przykład, nie? To nie można tak, że będę mistrzem boksu i mistrzem kulturystyki i jeszcze mistrzem maratonu. No, to jest tak jakbyś chciał być... Najszybszy, najbardziej skoczny, nie? No nie da się. Długodystansowy, wiesz, no nie, no tak się nie da, no niestety, nie? Albo rybki, albo rybki. Tam miałem ściągnąć ciężar, ale... Życie. Ja ściągnąłem. Życie. Teraz go ściągnę. Ja już pewnie tego ciężaru nie miałem siły go pociągnąć. Jest lekki, ale nie ma siły, nie? Nie ma siły. Nie wiem, czy jeszcze jedno? Zrobimy sobie jakieś... Ćwiczonko? Może. No. Pewnie, jak coś tam wymyślisz, to... Dobra. Jestem za... Coś takiego nie coś ciężkiego. Chyba, że staniemy na... Wiesz co, ja mam problem z łokciem, jeśli chodzi o francuskie. Wszystkie za głowę. Okay. To mam taki, mam troszeczkę, no... Aha. Nie ukrywam. Wiesz co, tu jest jak ta... Jak jest ta kosteczka, no. To tam nie boli, wiesz. Mhm. I najlepsze jest to, że mogę ściągać, mogę wyciskać 200 na klatę, no to okay. Na barki,
No. Ale nie umiem robić za głową na przykład 14-kami. Znaczy umiem, ale boli, nie? No. Więc ja już się nauczyłem, jak boli, jest tyle ćwiczeń. Szukać tego, żeby nie było. Na przykład jeszcze miałem problem z biodrem i wszystko mogę robić, siady i tak dalej, ale tak, to musiałem dawać tak, bo jak dałem tak, to mnie bolało. No. Więc znalazłem, że mogę robić tak przysiad, tak suwnicę, tak wszystko. I wiesz, czego nie mogę robić? To jest chyba kosak skład, nie? Aha. Do boku przejścia. Jak to robiłem, jaki ból. No i zmieniłem sobie na jakieś tam, powiedzmy, nordyckie wyprosty czy coś tam. Wiesz, po prostu jedno ćwiczenie musiałem zmienić, nie? Stary, że jesteś... No. Tak! No, ale to młody, tam... jakbyś miał 50 lat, to ci nic nie będzie bolało. Ale wiesz jak to jest... Ej, to co zrobimy, bo... Najważniejsze, jak się czujesz chyba, wiesz? No. Albo tu sobie a może byśmy zrobili, tak ci pokażę coś takiego, właśnie nie tak. Tylko... W ten sposób, że tu zrobimy to zaprzedaj. Aha. Tak. Dobra, a to przynosi taką specjalną rączkę? No może. Chcesz, żeby tutaj coś takiego może? Tak. Ale możemy to zrobić tak, jak tam. Tak? No to dobra, to zrobimy, nie? Może tego dawno nie robiłem. Może być. To tam będzie chyba za długi, mi się wydaje, co? A, tak. Druga. O, to będzie tam jeszcze świeższe, bo tutaj. No. To jest też fajne, że masz taki spokój, że sobie też pokazujesz sobie tutaj, nie? Takie... Tak, ja na przykład jak ty jesteś teraz w takiej formie, przed zawodami, to wiesz, jestem sam, ja się rozbiorę, wiesz, w międzyczasie między seriami sobie popasuję, chodzisz sobie bez koszulki. A u mnie na siłowni zamknęli salę fitness. Bo ktoś raz butów nie zmienił i nie postanowił zamknąć salę fitness do rodziny. Dla mnie żenada, nie? I wiesz, ja nawet nie mam gdzie tak naprawdę sobie popozować, wiesz, jakiegoś układu zrobić czy coś, bo... No na siłowni tak trochę ciszko, nie? A wiesz jeszcze, wiesz jak to jest, na siłowni, no wiesz, bez tej koszulki, w majtkach jeszcze, wiesz o co chodzi. No to jeśli ludzie już tego nie rozumieją. Jeszcze jak to na tej zapajać facetów na tej siłowni, no to jeszcze inaczej, nie? Ale jak tam czy są też kobiety, to... Bo wiesz jak to jest, no kiedyś by nie poszli na siłowni, bo się bali, no. Wiesz, co się zgodziły same za kamerę praktycznie. No, to tak naprawdę jest, nie? Ja jestem z tych czasów, nie? Że ja pierwszy raz na siłowni byłem 16 lat temu. Więc czekaj. Więcej. 19, to jest 19 rok, jak trenuję. Jak byłem pierwszy na siłowni, może tak. 2000 to byś tam. 2000... Kiedy to było? Ja, teraz mam 36, tak? No. A zacząłem trenować, jak miałem jakieś 15-16. Znaczy zacząłem trenować. Pierwszy był na siłowni. To jest który rocznik? 8-8. 8-8, a 2002. No to tak gdzieś byłem, pierwszy raz na siłowni. Nie? Mhm. No to wiesz, to wtedy chodziły, wiesz, jak nie? Moldeksy. Ja jak go wołałeś, to się musiał cały odwrócić. No tak. Wiesz, pomą mi metodę pomowani. Wszystko w księżyce w pełni. Ale tak było, nie? No. No wiesz. Co i wtedy taka... No tak się, taka, tak, teraz to jest siłownia, fitness, to jest taki, wiesz, trend fajny. Znaczy ja teraz mówię, że nie ma siłowni, tylko są kluby fitness, nie? Po prostu taka siłownia. Tak, jest siłownia, że tam tak, siłownia była kojarzona, tylko wiesz... No, taka mordownia, nie? No. Jak to się mówiło, nie? Kuźnia taka. Dobrze, nawet wręcz ci powiem, chyba u siebie też tak teraz będę robił. No, a tutaj fajnie tą rączkę sobie mam w domu, chyba też u siebie tak sobie. Tak, ale tak widziałem, tak jeszcze do tych zawodów wracając, to widziałem teraz ci pamiętam na Instagramie, tak troszkę, bo tak mało tego śledzę, no, chyba. Mało w ogóle to czytam pod tymi postami, nie ktoś rzuca zdjęcie, po prostu to lubię, bo z racji sympatii, ale nawet nie czytam co tam. Nie mam do czasu. Nie? Ci chciałem powiedzieć, że. Aha, że widzę, że dużo chłopaków właśnie się szykuje do ciebie na jesień. No. Ja widzę, że większość na jesień, tam wiosnę tak, tak nie widzę za dużo tych, co znam. Nie oczywiście co obserwuję, bądź tam. Dobrze, wiesz, nie? Dobrze. Zobaczymy co także, idzie. Także myślę, że chyba będzie większa obsada, mogę się oczywiście mylić, nie? Że będzie większa obsada na jesień niż na wiosnę. Mhm. Tak mi się, tak coś mi się wydaje. Nie wiem jak statystycznie rzecz biorąc, nigdy tego nie śledziłem, tak jak no jeżdżę po tych zawodach, ale nigdy jakoś na to nie zwróciłem uwagi, że czy większa frekwencja zawodników jest na wiosnę czy na jesień, ale chyba tego też nie przewidzisz. Wiesz co, nie, ale tak jak ci mówię, ja mówię tylko po tym, co tak gdzieś tam się obserwujemy na tych Instagramach i tak dalej, no to ja widzę, że chyba więcej ludzi jednak jest na tą jesień, bardziej się szykuje tych, co znam, niż na wiosnę. A niektórzy całkowicie znikli gdzieś tam, wiesz, jakby nie w ogóle zero jakichś tam relacji, zero, no. Już nawet nie mówię treningowych, tylko nawet nie wiem, że z psem idzie na to, wiesz, w ogóle mi poznikali po prostu, wiesz, jakby... To, że też może mają psesy. No może tak, też tak, nie? Wiesz, też nie do końca każdy chce żyć tą kulturystyką, czy tam nawet powiedzmy socjalnymi, nie, wiesz. No.
No jest, to wszystko się przejada nieraz. A znaczy, ja ci powiem tak, że mi się tak przejadł ten fitness świat, że ja, wiesz, jakbyś karponoszę go, wiesz, Beskidy Mountain, wiesz, sobie oglądam góry. Takie rzeczy, nie? Bardziej. Po prostu. Ale to ludzie sprawili, że mam ten, nie wiem, tego przesył, wiesz? Bo. Ja tak się zastanawiałem kiedyś, po co ja tworzę ten kanał, nie? Co ja chcę zrobić, nie? I tam wiesz takie podpowiedzi kumpli, na przykład weź jakieś tipy treningowe, coś tam, albo wiesz, jak coś brać i tak dalej. Ja sobie myślę, a co mam powiedzieć, po co jest kreatyna, że to gubi, nie ma. No. Wiesz, to każdy gada, Murzyn, wiesz. No jeszcze parę lat temu, jak przekazywałeś jakieś, w sensie, wiesz. Jeszcze nie wchodziła ta metodyka, nie robili biznesu na tym, że tu łowić tam, a tu kostka, no, to no. I po prostu z niczego robić coś. Jeszcze parę lat temu, 3-4 lata temu tego nie było. To na przykład ja pamiętam, jak wrzucałem, to się nazywało petarda na coś na przykład, nie? Petarda na coś. Po prostu ja tak se kombinowałem i mówię, że to sobie możesz prowadzić do treningu, wiesz, ćwiczenie trochę inaczej zrobione, to każdy, o, też sobie próbuję, a dzisiaj, a bo tu łokieć, a bo tu się zerwiesz, a bo tu niemetodycznie, a bo tu niepraktycznie, a czemu ten łokieć prowadzić tak, a tak. To jest nie po to, żeby, ja to lubię mieć zabawę z tego. To, że na przykład sobie to zrobię tak, albo zrobię tak, bo mamy gdzieś to czucie mięśniowe, ja po prostu czuję ten mięsień. Nieważne, czy z tego mi klatka urośnie, czy mi nie urośnie, ale po prostu, wow, ale wchodzi, masz z tego frajdę. Że jak czujesz, to znaczy, że tak. Jest tam jakiś impuls. I po to się pewne rzeczy pokazuje w sieci, że być może ty też sobie spróbuj, może też ci to przypadnie do gustu, a nie po to, żeby ktoś oceniał, czy ja to robię dobrze, bo nie w tym jest sens w ogóle, nie? No i tak kończąc, wiesz, chciałem, żeby to było coś takiego mojego, że to jest mój świat, ja tak trenuję, tak jem, tak żyję, wiesz, nie chcę nikogo uczyć, że rób tak, bo tak jest dobrze, albo nie wiem, najlepszy tipy, jak nie przyjść w święta, nie, albo wiesz, no kurwa, no nie żer, nie, po prostu nie obżeraj się, nie, co tu możesz więcej powiedzieć, nie, no ale wiesz, jakby nie chciałem kręcić, zrobić sobie więcej, tak, no, wiesz, i nie chciałem, więc postanowiłem, że to będzie właśnie takie moje, nie, że wiesz, chcę być sobą, nie chcę nic udawać, wiesz, ma to być no takie. Tu kamera chodzi, jak to mówić. Nie zauważyłem, zapomniałem, że nie kręcimy. Tak, to właśnie, i to jest właśnie fajne, wiesz, że u mnie jest ta naturalność, nie? W tym wszystkim nic udawanego, nic wyreżyserowanego, wiesz, po prostu. Ciszka. Te bóle, wiesz, że ja ponad półtorej roku męczyłem się z kolanami, nie? I z pod spodu, i z góry takie bóle, że... Zrobiłeś biegę. Ja w trakcie... Tak, może trzeba będzie ściągać, to zobaczymy, nie? Jeszcze? No, spoko. Zobaczymy, no jest 6,5 tygodnia do tych pierwszych, no dla nich minie tak, że wiesz... No po prostu trzeba je zaliczyć. Tak, nie? Naprawdę chcę je zaliczyć, to nie jest... No. Nie, jeżeli nie wygram w jakiejś perfekcyjnej formie, to myślę, że za te następne 20 dni... Ja będę w formie na tego 28 września, ale to nie jest takie wymęczenie, że tam musi być taki pik. No, słuchaj, jak to fajnie kiedyś się gadało, że jak masz docelowy start, to tam masz być, w ten dzień masz być zrobiony, nie 2 tygodnie wcześniej, nie 3, tylko w ten dzień masz być w najlepszej formie. Nie? Ale dużo osób się ogląda na 2-3 tygodnie przed startem, już taka forma, a potem nagle wychodzi na scenę i gdzie ta forma, nie? Poza tym, wiesz co, jak się mnie ktoś czasem pytał, a wiesz, kto będzie wychodził, a coś tam, nie? Nigdy tego nie sprawdzam. Nigdy. Znaczy, no, poza tym, co mi, wiesz, wyskoczyło, że ktoś rzuca tam, wiesz,
wiesz, six weeks out, nie? No. I tak dalej, wiesz, no to już wiesz, że będzie wychodził w tym terminie, nie? Ale wiesz, jakby tak, żeby specjalnie oglądać, kto tam coś, jakieś listy, albo nie wiem. Zawsze scena wszystko zweryfikuje, to tak, pewnie, że tak. Czasami patrzysz na kogoś na tym zdjęciu, mówisz, nie, no jak on wychodzi, wiesz, byś powiedział, z kim, a potem patrzysz go na backstage'u, mówisz, albo filtry. Ale w drugą stronę też tak miałem, wiesz? A no tak, no. Ten, też, o Jezu. No. Na backstage'u? No, wyszedł na scenę i nagle potwór się pojawił, nie? Ja byłem raz w szoku. We Wrocławiu były zawody na 100%, to był Wrocław. I to był jeszcze polski związek. Pojechałem tam, chłopak się do 75 kilo, nie? Wyglądał jakby do 90 kilo. Tak naładowany mięsem, nie? Mówię, no człowieku, on wychodzi na scenę i mówi tak, dajcie mi to. Ja potem przyszedłem i schodzi, nie? No. Jak on zaczął Rafał pozować, nie? Do szóstki nie wszedł. Co ty mówisz? Ale ja mówię, ja go zobaczyłem na tym backstage'u, znaczy na backstage'u, na weryfikacji, na tym ważeniu. Ja mówię, co za gość? Kulki takie, wiesz, po prostu kulki na ciele, nie? Z tych mięśni. No scena, nie? I teraz wychodzi bicepsy. No. Tak stanął jakoś, wiesz, tych nóg w ogóle nie układał, nie w ogóle nie napinał jakby. Proporcje. Nie wszedł w ogóle do szóstki, nie? A jak stał, to mówisz, no gościu wygrał wszystko. Tylko do 75, więc nie było jakieś tam, wiesz, no, no. Mały, nie? Ale to też jest przez to pozowanie, że nawet jak ktoś nie ma tych proporcji, ale tak umie pokazać, no bo to wszystko, no, to jest, sceniczne, to jest to na scenie, tak. Jak zatańczysz, tak, tak cię ocenią. No, no to jest, ale... Wiesz, jeszcze jeszcze koniec? Nie, no jeszcze po tobie zrobię sobie serię też, no, też na mniejszym. Myślę, że jeszcze ostatnia seria. Wiesz, jak ja tu zapozuję, to będzie pierwszy raz, jak się pokażę w ogóle? Tak? To będziesz miał, naprawdę. Totalnie nigdzie się nie pokazuję, nie wrzucam jakby, bo nie mam jakiejś, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie mam tego w głowie, że ja startuję, że jakoś się tym tak jaram, wiesz. A może tak jak mówisz, może to mi wyjdzie właśnie na dobre, że do końca będę miał taką głowę spokojną i zero spiny. Kortyzo będzie nisko. Trzymać tak naprawdę, Micha, kiedy mi to tak najtrudniej przychodzi, kiedy zaczyna się ten okres odbicia, kiedy powoli się zwiększa to jedzenie. Jak ja wtedy jestem, Jezu, jak jestem sprawiony jedzenia, to jest, nie wiem, czy też tak masz, no. I to nagle tego ci dodaje, nie wiem, 60 tęgi. No. A ty byś tam z 600 dołożył od razu, nie? Ty jesteś, wiesz, najadłbyś się pod korek, tak. Nie, ale jesteś głodny, nie? No. Nie masz w ogóle... To jest taka sytuacja. Nie lubię tego okresu, wiesz? No. Czy jak tak na przykład po zawodach się wchodziło z powrotem na węgle, nie? Na początku, ten, wiesz, masz tego podniesione więcej, ale potem znowu stopniowo, żeby tego nie podać. Żeby nie podać, żeby też nie zaburzyć tego trawienia, nie? Bo jak masz, wiesz, fajne trawienie, wszystko, wiesz, nagle budujesz mięso przy 400-500 węglach, nie? No. Nie musisz iść tam 800-1000, nie? No. No tak jest, no, ale te pierwsze zawody to miałem tak, że... Ale to zakaże to przychodził, że nie? Pierwszy ale wiesz, jakie to były czasy, teraz wiesz, tu sobie lecisz, jak na masie, jakieś niesquiki, jakieś żelki, wiesz, jakieś dżemy, miody. A kiedyś ryż, kurczak, jajka. Ja do dzisiaj pamiętam 2016 rok, co ja jadłem do zawodów. No. Dwa całe jajka, 8 białych jaj, no. I węgle rotowane, nie? Płatki owsiane, nie pomarańcza, nie winogro, jabłko. No. Nie żaden winogro, 9 tygodni, dzień w dzień. Oczywiście płatki owsiane rotowane, 4 razy kurczak z ryżem i same jajka, nie? Białko, tłuszcze na oczy. 9 tygodni, dzień w dzień. Zmieniałem ryż jaśminowy w basmati, ogórka w pomidora. I jak ja po 6 tygodniach się dowiedziałem, że ja mogę mieć kapustę kiszoną, to leciałem do każdego posiłku do końca. Ale wiedziałem, że mogę mieć tą, wiesz, no.
to takie czasy były, nie? No, tak wiesz, a teraz to posty, szyneczki. Wszystko policzyć. Ja sobie myślę, że teraz przecież jak teraz, jak ktoś teraz może tego limitu trzymać, nie? No. Można jeść pysznie i... Tak. A jeszcze... Ja jestem też zwolennikiem takiego... Znaczy ja już nie mówię nawet o podejściu do zawodów, ale popatrz te wszystkie pudingi. No. To nie jest takie złe, nie? Wiesz, jakieś tam... No jest tych zamienników, jest mnóstwo takich zrobić, bo kiedyś miałeś jogurt, tu miałeś napalony cukrem i tak dalej, jak miałeś ochotę na jogurt, a dzisiaj możesz wybrać taki jogurt, że będzie przepyszny. No i ten pudding ma 20 białka. Tak. Ja zawsze mówię, że i tak, z mięsa rośnie mięso, no. Że wiesz, jak tego kurczaka nie będzie, w sensie mięsa nie będzie, no. To z jogurcików, no sorry, ile tam będzie białka, będzie jogurcik. Tak, jogurcik nie wygląda, no właśnie, wygląda właśnie na jogurcik. Także ten, ale jak mówisz, że nie masz 300 białka na dzień i dasz te 40 z tego na biało, tego w skyru czy czegoś tam, to luz. Ale ja mówię już jakby ten, bo ja do zawodów wolę jednak old school, nie? Mam nadzieję, że old schoolowo też się ćwiczyło. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Trochę przegadaliśmy to zawsze, jak się spotkanie. Ale pamiętasz, że przez telefon mówiliśmy, że ten trening przegadamy na pewno. To jest normalne, że to trening już był dawno po treningu, ale... Wiesz, że my nie moglibyśmy razem się przygotowywać do zawodu. Przyjeżdżam pod marki. I to jeszcze był taki początek, nie? Bo to było to faktycznie świeże, jeszcze chyba twojego kamerzysty nie było, nie? No. Jadłem sobie tam też przy aucie, Tomek Marzec chyba jeszcze podjechał, nie? Tak. I my od tego miejsca szliśmy do tego i my tak długo gadaliśmy, że już chcieliśmy wejść, on coś ten kamerzysta jeszcze gadka. A potem ten wywiad jeszcze, nie? Przecież podeszłeś do mnie z tym wywiadem i też gadki, już mieliśmy, ale nie gadka. Jak się spotkałem dwie gaduły, to... To co, to teraz... No, przypozuję coś najwyżej, zobaczymy. Klapka stop, mała, no, się rozbiera, aż dobra, ciśniemy. Zobaczymy, a gdzie ty tak tutaj pozujesz, gdzie masz takie... Ja wiesz co... Teraz jak sędzia siedzę, mówisz co robić. No. Skubany. Wiesz, co bym zmienił? Nic. No. Co, jakoś tak? A twoja, ta ulubiona poza? Moja ulubiona poza? W sensie, wiesz co? Myślałem o kilku, nie? Albo ta z tym biodrem, z przekręceniem tu, do tego. Potem... Standardowa taka klasyczna, co dużo ludzi robi. No. No i potem jeszcze wiesz, nie? Ale wydaje mi się, że chyba ja lubię tam bardzo, nie? No, bo tu chyba nawet nie pamiętam, którą tutaj miałeś pozę, że ta ręka była. Właśnie tam. Tom chyba, nie? Tom. Tak, no. Tom, nie? No ale wiesz co to... Bo to jest your favorite, nie? Classic pose, nie? No. Nawet ja zauważyłem, że właśnie od Bumsteada wszyscy nawet nie? Aha. Pozę wybierają. I coś się innego. I tak sobie pomyślałem, nie wiem, coś zobaczę, nie? No. Ale mam nadzieję, że coś to tam się zrobi, to jakbyś zrobił nawet bicepsy przodem, nie? Tak jak robisz, ale tak ustaw sobie jak do tej classic pose, nie? Jak bicepsy przodem, ale jedna ręka uniesiona na górę. Jedna tu, a drugą sobie... Zrób to, nie?
na przykład cyk, albo tą se napnij normalnie, no. Nie? A tą se napnij, a tą, o, na przykład, też, mogłoby, też fajna, nie? Miałeś taką pozę, mi się wydaje. Też mam, no. No, taką widziałem, pozę. No, a weź sobie jeszcze na przykład tą nogę, muszę sobie popróbować. Nie, cofnij się troszeczkę do tyłu. I teraz tą nogę, którą wysuwasz w bok jakby, nie? No, to? A, to. Nie, to, nie? No. To postaw ją w przodzie i jeszcze do przodu tą nogę. O, właśnie, coś takiego. Teraz się skręć, a tam się odkręć. I do przodu. Tak, skręć się, tu się odkręć. Tak, no i teraz zrób sobie, o, tu pokaż cały ten krawiecki, nie? Na tamtej nodze się opierasz, biodro cofasz, tak? I teraz sobie cyk. Będziesz jeszcze węższy, jeszcze szerszy. Aha, rozumiem. No, jeszcze musisz tam się skręcić, nie? A to sobie, o, na przykład, nie? To bym musiał potrenować, bo no. Tu nie czuję, no, jak stopę ułożyć. Ja ostatnio tak się ułożyłem, takie prawomasowe zdjęcie miałem. No. I to ci powiem, że fajnie wychodzi od razu. Tak, no. Środek, nie? No wiesz, mi tam jeszcze 10 kg do zrzucenia zostało, ale... No, to będzie jeszcze suche, piór. Teraz masz... To też jest petarda. Wiesz, masz talię wąziutką. No, ale... Zaprzestałem robić już jakiekolwiek skosy, bo tu mam dość grube te mięśnie, wiesz, i boję się, żeby się to mogło... Ja to walczę cały czas z dołem brzucha, nie? I już różne. Okazuje się, że ze względu na to, że mam tą siatkę włożoną, wymagają jak w Niemczech, to wszyscy ci, co mogą, to wyciągają też te siatki, bo się okazuje, że wtedy nie masz kontroli, bo coś za ciebie trzyma. I to też wynika, tak? Phil Hill zrobił siatkę, cokolwiek. To później są właśnie takie problemy. No ale będę walczył dalej, nie? U mnie tutaj się jako taką gabary, to wszystko się nie boję. Tylko cały czas pracuję nad tą sekcją środkową, żeby jak ona będzie wyglądała tak, jak ma wyglądać, to jest cały ten punkt pierwszy, to wychodzę. Jak będzie wyglądała tak, jak wyglądała, że cały czas będę próbował i wiesz, i wakiumy, i deski po 5-10 minut, cuda nie widy. Teraz mam troszeczkę inaczej to wszystko robię i zobaczymy, jak to nie zadziała, to nie ma sensu pokazywać się znowu, wiesz, w takiej samej A tym, formie. Jeszcze jak się zapytam, a tym tyłem, jak stałem, no. Ten tył dobrze wygląda, te plecy? Plechy to masz, ci powiem, nie musisz ich trenować. Łap i pleców. To... No właśnie, ja tak ci powiem, jak tak patrzyłem, wiesz, wiadomo, jak każdy jest do siebie, tak, no. Wiesz, jak nie pochwalisz siebie, nie? No. Ale jak tak patrzyłem na scenie, to te moje łapy i te plecy takie dosyć są solidne względem innych zawodników, wygląda, nie? No, jak ja myślałem sobie, tak jeszcze właśnie ten rok sobie dam taki solidny na te nogi, żeby te nogi jeszcze pociągnąć, bo naprawdę nie umiałem. Jak klęczę, to mnie cały czas tutaj ciągnie, no, boli, wiesz? Kiedyś jakbym tak ukrył, to już bym nie wstał, nie? Ja się muszę pierwszy, no, tak jak ja mam podobnie jak u ciebie, no. Okej, ta czwórka, wiesz, gdzieś tam jakoś wygląda, pierwsza jest podsuszona, ale dwójka, nie? Ta dwójka cały czas jest do pracy, nie? Tak, to mnie to samo. Ale to myślę, że niektórzy mają tą dwójkę, jak mają taki hamstring duży, no to tak jak masz łydę, albo tendencję do rozwoju łap, tak po prostu niektórzy mają tą dwójkę, tak, nie? I że tak. Wtedy taka jest. Znaczy ja wiesz, ja ciężko trenuję. Ja na przykład RDL na ostatnim tym vlogu zrobiłem na ostatnim filmiku 220 z pauzą nodową. Stanę, bo to głupio będzie wyglądało. 220 zrobiłem na 6 czy 7 powtórzeń z pauzą nodową, nie? No. Wiesz, i to nie technicznie, nie? No widziałem. Także wiesz, siła gdzieś tam... Gdzieś już całeś też chyba, nie? No właśnie na Instagram, nie? Więc ta siła gdzieś tam, jakby nie było, idzie. I staram się, tak jak ci mówię, na tej redukcji do końca, ile umiem to trzymać. Jak już czuję, że jestem za suchy, że te stawy już trzeszczą, to wtedy gdzieś tam schodzę. Ale świetnie wyglądasz. Pozwolisz, że ja się nie będę rozbierał, bo... No ja rozumiem, no też jesteś w innym okresie, nie? No. Ale natomiast na jesień... ja się przytoczę, przykulam się, no. Ale ty będziesz, wiesz. Wtedy ty się nie będziesz rozbierał. Tak. Dobra, my już skończyliśmy po treningu. Tak jak z Rafałem rozmawialiśmy przez telefon, że pewnie to będzie więcej gadania jak trenowania, ale nie ma co ukrywać, swoje przetrenowaliśmy, też tak. Dobra pompka była. Bardzo fajne, klimatyczne miejsce, cieszę się, że tu przyjechałem, cieszę się, że do tego doszło. Dziękuję ci bardzo za trening również i naprawdę za spotkanie. Mam nadzieję, że nie pierwsze i nie ostatnie. Jasne, jak będziesz, także... nawet możesz, tylko wiadomo, to kilometry nas dzielą, to jest jednak wyprawa cały Ale dzień. Wiesz, czasami możemy się gdzieś na przykład, wiesz, jak to spotkać gdzieś tam na zawodach czy coś tam, także nie trzeba trenować, bo pogadać można wszędzie. Jasne, ja będę na twoich zawodach, na 1000% będę robił relacje. Tak? Tak, także...
że... Ale z siódemki będziesz, tak? Tak, tak. A, no to super, super, fajnie. Będziemy robić relacje, także na pewno sobie pogadamy, ja ci głowy nie będę trudno, chyba że już będziesz po zwycięstwie, to wtedy wiesz, będziesz już... Znaczy, powiem porozmawiać. Ci tak, że wiesz, że jak będę w takiej fazie jak teraz, to ja tam będę stał i dalej nie będę wiedział, po co ja tam jestem, wiesz, bo ja, tak jak ci mówię, mam taki totalny chillout i spokój w głowie, jakby totalnie nie wiem, czy ja się przygotowuję do zawodów, czy nie. Ja po prostu robię to, co robię, day by day, trenuję. I bardzo dobrze. Tak, ja bardziej się czuję, tak jak ci powiedziałem to wcześniej podczas treningu, że ja czuję, jakbym poprawiał wrażliwość insulinową, a nie prepa miał pod zawody, wiesz. Widziałem zresztą, widzieliście, jak jego wrażliwość insulinowa wygląda. No to jest sobie pierwszy raz się pokazałem, nie? Gdzieś no, tam, także... rewelacja. Powiem ci, że to jest cały czas, już sobie mówiliśmy, że tak od czasu do czasu patrzę na Gucia. No. Że kurde, jak ja mogłem przy tobie stać na tej scenie, jak ty tak wyglądasz. Ale no, to jest tak samo jak ja patrzę na ciebie, mówię, jakim jest suchy, nie? No. Wiesz, pamiętaj, to co widzisz w tym drugim, to u siebie tego nie zobaczysz, nie? To jest, no. Zawsze będziesz sobie ujmował, nie? U mnie znowu mnie to też nakręca, że przygotowujemy się z Rolandem do kolejnych zawodów i Roland mówi, wiadomo, że teraz jestem też cięższy, więc będzie można więcej pewnych szczegółów wydobyć, bo jest z czego. I Roland mówi tak, że wtedy super, forma była naprawdę super, ale w porównaniu z tym, co teraz zrobimy, to wtedy nie było formy. Aha, no czyli... To mówię, okej, okay, dobra, nie? No, ale wiesz... Ufam Rolandowi, bo wtedy powiedział Roland, jak zaczęliśmy współpracę, to za rok wychodzisz w formie Rolanda Czurloka. No i wyszedłem w formie Rolanda Czurloka. I jak skoro Roland mówi, że będzie na następny... Jeszcze lepiej. Że jeszcze lepiej, no to chyba będzie jeszcze lepiej, nie? No ale z okresu masowego tak z nim przepracowany, bo jesteś pewnie zadowolony, bo to słyszałem gdzieś tam wielokroć gdzieś tam we vlogach i widać, że ta współpraca też wam chyba siada. Tobie przede wszystkim, bo to wiesz, naprawdę czarów nie ma, ale. Ale to nie chodzi o czary, chodzi o ten kontakt, nie? Że widać, tak jest. Że jest taka relacja między wami trochę taka braterska, ojca z synem, nie wiem jak to nazwać. Takie troszkę tego, nie? No. Tak wszystkiego. Dobra, nie będziemy już przeciągać jeszcze raz do wokół. Dziękuję ci również, za trening. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, tak. Czy na treningu, czy nie, ale to tak, pierwszy raz, a wiesz co, to tak, to ja spróbuję być na jesień. Dobra, już to by było. Oponka wyszoleją, a ja będę ja się rozbierał. Ja się będę toczył, a ty będziesz chodził. I zrobimy to. Dobra, u mnie. Pozdrówki, trzymajcie się. Hej. Dziękuję, żebyście razem, że byliście u mnie z kamerą. Bardzo mi miło. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na zawodach, albo może gdzieś u was na siłowni. O, bo się w ciągle gdzieś jeździ. Trzymajcie się, zdrówka, cześć. Cześć.